Witam Państwa serdecznie w Centrum Edukacyjnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Naszym gościem dzisiaj jest Michał Siwiec-Cielebon, historyk, regionalista, dziennikarz, znawca dziejów Wadowic i ziemi wadowickiej, świadek historii. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Michał jest tutaj już nie pierwszy raz, także tym bardziej się cieszę, że przyjął po raz kolejny zaproszenie. Szanowni Państwo, spotkamy się dokładnie w 82. rocznicę przemierowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, największą i najlepiej zorganizowaną armię w okupowanej przez Niemców Europie. Na 2 tygodnie przed Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, tych, dla których walka o wolność Polski stanowiła cel nadrzędny, a etos Armii Krajowej pozostał im najbliższy do końca. Dzisiejsze spotkanie jest jednym z pierwszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w ramach obchodów przypadającej w tym roku 80. rocznicy akcji Burza, największej operacji wojskowej Armii Krajowej, której głównymi celami była walka z Niemcami i zademonstrowanie światu braku zgody na nową sowiecką okupację. Witam Państwa serdecznie jeszcze raz, a przede wszystkim dziękuję za przybycie. Jednak szczególnie chciałbym powitać krewnych żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy są z nami tutaj dzisiaj w Centrum Edukacyjnym, jak również oglądają nas przez internet, ponieważ nasze spotkanie jest transmitowane przez platformę Facebook. Będzie można ją śledzić online w zasadzie. Chciałbym przywitać rodzinę tytułowego bohatera naszego spotkania, Jana Sałapatka-Orła, panią Elżbietę Głuc, jego siostrzenicę oraz pana Stanisława Gaury, stryjecznego wnuka Orła. Witam serdecznie. Pana Józefa Zajdę, syna Józefa Zajdy Starego, dowódcy oddziału Narodowej Organizacji Bojowej, o którym również będzie mowa podczas dzisiejszego spotkania. Pana Tomasza Ziemkowskiego, syna Jana Ziemkowskiego Śmiałego. Pana Zbigniewa Tomiczka, syna Edwarda Tomiczka Buły. A szczególne słowa uznania i powitanie kierujemy do pani Apolonii Ptak, autorki pierwszej monografii poświęconej żołnierzom podziemia niepodległościowego na ziemi watowickiej. Witamy serdecznie. Teraz już oddaję głos Michałowi, ponieważ temat jest bardzo obszerny i będzie dużo naprawdę ciekawych informacji. Zapraszam. Pierwszy. Proszę. Szanowni Państwo, tak naprawdę trudno w ciągu półtorej czy nawet 2 godzin oddać 16 lat życia i walki tych setek, można powiedzieć nawet tysięcy żołnierzy, o których dzisiaj będziemy mówić, ale myślę, że należy się im to chociaż w tak krótkiej formie, jak możemy im dzisiaj poświęcić. Powiat wadowicki, rozległy obszar pomiędzy Doliną Wisły na północy, a Babią Górą na południu. Tutaj na mapce widać wyraźnie, jak wyglądały jego granice. I niewielkie miasto stołeczne tego powiatu, Wadowice. Powiat liczył niespełna 101 tysięcy mieszkańców, 155 km kwadratowych. Wadowice niespełna 9 tysięcy mieszkańców, w tym garnizon 12 Pułku Piechoty Ziemi Wadowickiej. Miasteczko pozornie ospałe, będące taką niewielką metropolią, dlatego że oprócz garnizonu mieściły się tam władze powiatowe, sąd okręgowy rozciągający się na 4 sąsiednie powiaty, bialski, myślenicki, żywiecki i wadowicki. Oczywiście wiele instytucji ponadlokalnych. Dlatego również w okresie wojny przypadł temu miastu, jego mieszkańcom tego regionu zaszczyt bycia jednym z ważnych ośrodków walki o niepodległość zarówno z okupantem niemieckim, jak i z okupantem sowieckim komunistycznym. Proszę następny slajd. Szanowni Państwo, początki konspiracji w Wadowicach, można powiedzieć przypadkowe. Niemcy zajęli miasto
4 września o świcie, o godzinie, może nie o świcie, rano, około godziny w 8:30. Tutaj dwa zdjęcia pokazujące panoramę Wadowic i główną ulicę w okresie okupacji i 3 zdjęcia przedstawiające kilka osób. Na pierwszym z nich Maria Siwcowa, to nie przypadek, moja babcia, idzie z Wincentym Bałysem, znanym malarzem, rzeźbiarzem, który niesie jej walizkę. Moja babcia, wdowa po majorze, tak się złożyło, że z racji rozległych kontaktów stała się właścicielką pierwszego lokalu konspiracyjnego w Wadowicach jeszcze w październiku 1939 roku. Obok jej zdjęcie z roku 1936 z odznaką Ligi Obrony Społecznej Państwa, bo była również instruktorem tej organizacji. I poniżej najmłodsza uczestniczka konspiracji, a równocześnie można powiedzieć najbardziej wytrwała, bo konspirowała zarówno przeciw Niemcom, jak i przeciw komunistom. Moja mama, Teresa Siwcówna, potocznie zwana Renią, można powiedzieć, że to pseudonim, choć formalnie pseudonimu nie nosiła. Osoba, która po tych wszystkich konspiracjach jeszcze była założycielką Solidarności, czyli kontynuowała tą swoją misję w roku 80 i w latach późniejszych. Myślę, że jej zawdzięczam również zainteresowanie tematem. Proszę, następny slajd. Szanowni Państwo, konspiracja do Wadowic, ta pierwsza, przyszła w październiku, pod koniec października 1939 roku od tego człowieka na kolorowym zdjęciu. To harcmistrz Józef Droszcz z Bielska, komendant chówca harcerzy, który złożył przysięgę na ręce tych dwóch ludzi obok, to znaczy kapitana Henryka Boryczki, pierwszego komendanta obwodu bialskiego, wtedy jeszcze Służby Zwycięstwa Polski Związku Walki Zbrojnej i Edwarda Jana Zajączka, działacza Stronnictwa Narodowego, a równocześnie pierwszego inspektora bielskiego czy bielsko-bialskiego Służby Zwycięstwa Polski Armii Krajowej. I tak się złożyło, tutaj na dole jeszcze jest zdjęcie sygnalityczne z obozu Auschwitz tegoż Edwarda Jana Zajączka. Henryk Boryczka i Edward Jan Zajączek zginęli w Auschwitz. Harcmistrz Józef Droszcz przeżył ciężkie więzienia hitlerowskie, powrócił do kraju w 1945 roku, zmarł w Bielsku w 2012 roku. Proszę Państwa, taka historia dlatego od organizacji Orła Białego, ponieważ kiedy Józef Droszcz po raz pierwszy przyjechał do Wadowic, do mieszkania mojej babci, mamy, cioci, a był wtedy, można powiedzieć, chłopakiem czy narzeczonym mojej ciotki, siostry mojej mamy, to powiedział, że organizacja się nazywa Orzeł Biały, organizacja Orła Białego. Ale jak przyjechał tydzień później, to już powiedział, że jest zmiana, bo nawiązano kontakt z Krakowem i nazywa się Służba Zwycięstwa Polski. A w listopadzie 1939 roku już Służba Zwycięstwa Polski została przemianowana na Związek Walki Zbrojnej. I to są początki konspiracji w Wadowicach. To jest pierwszy lokal konspiracyjny, pierwsze gazetki, które docierały zarówno z Krakowa, jak i z Bielska. I można powiedzieć, pierwsi bohaterowie, którzy tą konspirację zawiązywali. Bardzo proszę, następny slajd. Na tych zdjęciach konspiratorzy, którzy na ziemię wadowicką sięgnęli z drugiej strony, czyli od strony Krakowa. Piękne, barwne zdjęcie z roku 1938. Na pierwszym planie, idący jakby w stronę fotografa, pułkownik Aleksander Stawarz, dowódca 12 Pułku Piechoty. Tutaj w górnym prawym rogu widoczny już jako konspirator, pseudonim Leśnik Baca, postarzały poprzez zapuszczenie wąsów, okulary, ale ten kamuflaż nie uchronił go przed dostaniem się w ręce niemieckie. Na dole zdjęcie sygnalityczne z KL Auschwitz jego i jego małżonki Marii. Obydwoje zginęli w 1942 roku w KL Auschwitz. Ale zanim to nastąpiło, zdołali wysłać na teren dwóch powiatów, dwóch oficerów. Porucznika 12 Pułku Piechoty Władysława Wojasa, pseudonim Dąb, to ten w rogatywce, i porucznika rezerwy Józefa Ryłkę, który był nauczycielem w Woli Filipowskiej koło Krzeszowic i na teren powiatu chrzanowskiego zaniósł ideę tworzenia najpierw Związku Czynu Zbrojnego, później Dywizji Górskiej w Konspiracji i wreszcie Związku Walki Zbrojnej, której te organizacje zostały podporządkowane. I w ten sposób zadzierzgnęły się nici i kontakty pomiędzy ośrodkami śląskimi i krakowskimi konspiracji, a major Jan Józef Ryłko i podpułkownik Władysław Wojas wojnę przeżyli, zmarli w latach
pułkownik Wojas w roku 1987, major Ryłko w 1992. Proszę bardzo, następny slajd. Ale nie byłoby pełnej historii konspiracji, gdyby nie ten człowiek na takim słabo wyraźnym zdjęciu tam w górnym lewym rogu. To Antoni Szacki, w 1939 roku kapitan, później znany jako pułkownik Bohun Dąbrowski, dowódca Świętokrzyskiej Brygady Narodowych Sił Zbrojnych. Był pierwszym komendantem placówki ZWZ w Andrychowie i równocześnie komendantem placówki przerzutowej dla polskich oficerów i żołnierzy udających się do Francji, do Armii Polskiej w Wadowicach. Dlatego w Wadowicach, ponieważ jego żona pochodziła z Wadowic i on ukrywał się tuż po kampanii 1939 roku na przemian w Wadowicach i Andrychowie, gdzie mieszkali członkowie rodziny, żony, szwagrowie i teściowie. Na małym zdjęciu w górnym rogu, w górnym prawym rogu, porucznik Antoni Wądolny, krewny Mieczysława Wądolnego, znanego po wojnie dowódcy oddziału podziemia niepodległościowego, a twórca placówki przerzutowej w Mucharzu i twórca, to trzeba powiedzieć, bo to jest zdjęcie z lutego 1940 roku, kiedy on ciężko ranny przebywa w szpitalu polowym sióstr Urszulanek Szarych w Sieradzu i błyskawicznie po przyjeździe z tego szpitala jako całkowicie niezdolny do służby wojskowej inwalida wojenny zajął się organizowaniem konspiracji. Tak był niezdolny do tej służby wojskowej, a równocześnie tak wielkim był patriotą, że nie wyobrażał sobie, że może pozostać na uboczu wydarzeń. Dwa dokumenty tutaj prezentowane to pierwsze dokumenty, jakie Niemcy wydawali Polakom, tak zwane palcówki, czyli fingerabdruki. Pierwsze dokumenty stwierdzające tożsamość to jest dokument mojej mamy i mojego pradziadka, dwie różne pieczęcie, na jednym pieczęć niemieckiego urzędu do spraw ewidencji ludności, na drugim pieczęć magistratu w Wadowicach. Proszę bardzo, następny slajd. Proszę Państwa, niestety budowanie struktur podziemia to także straty. Komendant placówki Klecza Armii Krajowej, adiutant wtedy kapitana Władysława Wojasa, o którym już było, plutonowy Józef Robak, tutaj na zdjęciu, plutonowy Franciszek Robak, tu na zdjęciu z żoną Józefą, wykonanym w lipcu 1939 roku, ślubne zdjęcie. Po powrocie z kampanii 1939 roku organizował przerzut przez utworzoną przez Niemców granicę pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a III Rzeszą na rzece Skawie, przerzut ludzi ściganych, przerzut różnych niebezpiecznych dla Niemców materiałów. Niestety w maju 1942 roku ta placówka została rozbita. Franciszek Robak znalazł się w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. Tam 22 lipca w 1942 roku poniósł śmierć. Tutaj jest metryka właśnie z Urzędu Stanu Cywilnego obozu Mauthausen i zawiadomienie przyniesione przez granatowego policjanta, czyli Polaka zmuszonego do służby Niemcom, w którym tenże napisał: Pani Robakowa, mam poinformować Panią, że Pani mąż zginął w Mauthausen. Podał właśnie adres tego Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie się należy skontaktować w sprawie metryki zgonu. No niestety ta służba była służbą, można powiedzieć, zero-jedynkową. Jeżeli człowiek miał szansę, jeżeli zdołał przetrwać, żył, walczył. Jeżeli Niemcy wpadli na jego trop, bardzo często kończyło się to tragedią, kończyło się to śmiercią. Nieliczni, jak wiemy, przeżyli, ale to ci, co mieli więcej szczęścia. Bardzo proszę, następny slajd. Proszę Państwa, taki widok na schronisko na Leskowcu. To taki ważny punkt w czasie okupacji i po wojnie. Tam bardzo chętnie chodzili Niemcy na wycieczki, ale zawsze uzbrojeni, bo wiedzieli, że tam jest oddział podziemia, jeden z pierwszych oddziałów Armii Krajowej na terenie III Rzeszy, na terenie okupowanym przez Niemców, nie będącym w granicach Generalnego Gubernatorstwa. Oddział założony przez wadowickich konspiratorów z Tajnej Organizacji Niepodległościowej Narodowej, później Narodowej Organizacji Wojskowej i wreszcie Armii Krajowej, który nosił m.in. kryptonim Leskowiec, ale także Orzeł, Orzeł Biały, Błyskawica. Często także zmieniał się ten kryptonim w zależności od tego, kto był dowódcą. Poniżej widoczku Leskowca zdjęcie siostry Szarytki, siostry Izabeli Zofii Łuszczkiewicz, urodzonej w Krakowie, a pełniącej w czasie okupacji posługę w Kalwarii Zebrzydowskiej.
siostry, która chyba nie było rzeczywistości konspiracyjnej, w której nie brałaby udziału. Wywiad, kontrwywiad, tajne nauczanie, opieka i pomoc społeczna dla wysiedlonych, dla rodzin aresztowanych. Siostra w takim charakterystycznym, szerokim, rozłożystym kornecie chodziła bardzo energicznym krokiem i ten kornet na głowie tak powiewał. I Niemcy nazywali ją Fliegerschwester, czyli siostra lotnik, siostra latająca, ponieważ po prostu wyglądało to tak, jak gdyby ona frunęła. A obok zdjęcie sygnalityczne, tym razem nie z archiwów niemieckich, ale z archiwów komunistycznych. Siostra Izabela aresztowana została w 1946 roku. W Wadowicach i niestety przez ponad 8 lat przebywała w więzieniach komunistycznych, co doprowadziło do ciężkiej gruźlicy kości. Zmarła w 1957 roku podczas przerwy w odbywaniu kary. Zwolniona z więzienia w Fordonie, specjalnego więzienia dla kobiet. No niestety ta jej wolność, czy to jej zwolnienie nie potrwało długo, ale była piękną postacią. Pośmiertnie odznaczona została przez prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Na dole zdjęcie dwóch mostów na Skawie kolejowego i drogowego w Wadowicach. Te mosty były zarówno miejscem przerzutu przez granicę, przeprowadzania przez granicę ludzi, jak i miejscem akcji na niemiecką strażnicę graniczną, dwóch, jednej nieudanej w 1943 roku, drugiej w 1944 roku udanej. Natomiast zdjęcie w prawym górnym rogu przedstawia moment rozmów dowódcy od obwodu Murawa, Myślenice, podporucznika Wincentego Chorodyńskiego, Kościeszy, z przedstawicielami władz niemieckich, między innymi z osławionym SS-Hauptsturmführerem Heinrichem Hamanem, jednym z szefów Gestapo w Krakowie, Zakopanem, on kilkakrotnie zmieniał przydziały w Nowym Sączu również. No, czasem takie pertraktacje były konieczne, również po to, żeby Niemcy zaprzestali pacyfikacji, żeby uwolnić kogoś z aresztowanych. Wreszcie także po to, żeby no, nie nękali polskiej ludności obławami, pacyfikacjami, najazdami w teren. Zawsze Niemcy próbowali coś przy tych rozmowach osiągnąć, ale jak wiemy, Armia Krajowa w bliższe relacje z Niemcami nie wchodziła, natomiast starała się tą drogą uratować jak najwięcej polskich istnień ludzkich. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, w 1942 roku doszło do rozbicia obwodu tajnej organizacji narodowej scalonej z Armią Krajową, powstającą już wtedy od lutego 1942, tworzącej się na bazie Związku Walki Zbrojnej. I w Wadowicach władzę nad konspiracją w obwodzie wadowickim przejęła Narodowa Organizacja Wojskowa. W górnym lewym rogu zdjęcie podporucznika Wiktora Kęska, pseudonim Piotr. Wiktor Kęstek to kolega gimnazjalny Karola Wojtyły z tej samej klasy. Był pierwszym dowódcą Okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej, Okręgu Śląsko-Cieszyńskiego, rozciągającego się od powiatu wadowickiego i myślenickiego aż po powiat frysztacki na Zaolziu. Wadowice stały się w ten sposób jedynym w zasadzie miasteczkiem rangi powiatowej, w którym mieściła się komenda okręgu, a więc wyższa niż komenda powiatowa czy obwodu podziemnej organizacji i rzeczywiście w tej roli dotrwały do roku 1946, a w zasadzie do początku roku 1947. Poniżej podobizny Wiktora Kęska modlitwa Narodowej Organizacji Wojskowej i Młodzieży Wszechpolskiej. Modlitwa, którą bardzo często dzisiaj cytuje się jako modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych. Nie, generalnie jest to modlitwa środowisk narodowych, bardzo zresztą piękna, warto ją upowszechniać. Zdjęcie na dole pokazuje grupę uczestników akcji na strażnicę niemiecką nad Skawą. Zrobione zostało w 1945 roku przy okazji akcji ujawniania w październiku 1945. Widać przyczółek mostowy i tak zwaną Wenecję, czyli część Zaskawia w Wadowicach, a panowie stoją na kamieniach nadrzecznych. Po prostu chcieli sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w miejscu, gdzie kiedyś przeprowadzali akcję. Podobizny u góry to kolejno bardzo ciekawa postać, wachmistrz kawalerii
Józef Baklasz. Powiem Państwu tylko tyle. Tu jako żołnierz na zdjęciu jako ułan 8 Pułku Ułanów Księcia Poniatowskiego w czasie wojny żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, a później uczestnik zjazdu założycielskiego PZPR, ponieważ był pierwszym sekretarzem PPS w Wadowicach. Obok kolejni żołnierze Edward Bruzda, Bolesław Woźniak, niżej stojący Jan Grabowski i w górnym prawym rogu kolejny komendant obwodu Wadowice Armii Krajowej, porucznik czasu wojny Antoni Nowak, pseudonim As, człowiek, który można powiedzieć przeprowadził wadowicką konspirację spod okupacji hitlerowskiej pod okupację sowiecką. Poproszę następny slajd. Tutaj kolejni żołnierze konspiracji wadowickiej. U góry widoczny jeden z rozkazów nominacyjnych z okresu scalania, tak zwanego trzeciego scalania Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową. Poniżej dwa zdjęcia sierżanta Tadeusza Książka, bardzo ciekawej postaci z kontrwywiadu Armii Krajowej, zdjęcie okupacyjne po cywilnemu i mundurowe sprzed wojny. Wyżej szef wywiadu i kontrwywiadu obwodu Wadowice, podporucznik czasu wojny Jan Pilarski, szef zwiadu konnego wachmistrz Józef Harmata, poniżej dowódca kompanii CKM w konspiracji chorąży Tadeusz Chrapek-Hardy. U góry podporucznik czasu wojny Mieczysław Wołczyński. Postać o tyle ciekawa, że najdłużej rozpracowywany żołnierz konspiracji wadowickiej. Przez 40 lat po II wojnie światowej bezpieka stale monitorowała wszystko, co robił i stale był na indeksie i na cenzurowanym. Ale mogę powiedzieć tylko tyle. Kiedy trzeba było upamiętniać walki 12 Pułku Piechoty, walki żołnierzy konspiracji, to on przychodził na wszystkie msze, uczestniczył we wszystkich uroczystościach składania kwiatów, a w 1978 roku namówiony przeze mnie zaczął przychodzić w swoim przedwojennym mundurze. I dzięki temu jeszcze stawał się takim jednoosobowym demonstrantem przeciwko ówczesnej władzy ludowej. I na dole zdjęcie przedstawiające kilku żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej w placówce Barwałt. To są Marian Szczerkowski, Ryś, Mieczysław Tatka, Mieczysław Malczyk, Zemsta, Marian Malczyk to ten z akordeonem i Tadeusz Szczerkowski, Wilk. To są żołnierze jedynej placówki Narodowej Organizacji Wojskowej, która ujawniła się w 1945 roku, bo tak naprawdę to w akcji ujawnienia w 1945 roku ujawniali się głównie dowódcy i funkcyjni żołnierze, natomiast szeregowi raczej mieli instrukcję, że mają pozostać w konspiracji. Tutaj wyjątek nastąpił między innymi dlatego, że jeden z żołnierzy tej placówki niestety zaczął, kontaktując się z funkcjonariuszami komunistycznej bezpieki, dość szeroko rozpowiadać o tym, co robili w czasie wojny, kto w czym uczestniczył. I chłopcy zmuszeni zostali do ujawnienia, żeby nie zarzucono im, że nadal pozostają w konspiracji. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, gdybyśmy zapomnieli o tych osobach na tym zdjęciu, to opowieść o Narodowej Organizacji Wojskowej o Armii Krajowej na terenie Inspektoratu Śląsko-Cieszyńskiego czy Południowo-Śląskiego byłaby niepełna. U góry Edward Bąk, pseudonim Strzemie, nazwisko konspiracyjne Walenty Zając, przedwojenny kapral 12 Pułku Piechoty, kawaler Virtuti Militari za walki w 1939 roku w szeregach 12 Pułku Piechoty i w 1945 roku wyznaczony na dowódcę obwodu Cieszyn Narodowej Organizacji Wojskowej, a w zasadzie już Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Niestety wskutek infiltracji przez bezpiekę struktur narodowych sił zbrojnych, z którymi wtedy podjęto współpracę na tamtym terenie, skazany w jednym z pierwszych procesów pokazowych na karę śmierci, zamordowany w Katowicach w 1946 roku. Dwa kolorowe zdjęcia przedstawiają księdza Józefa Sanaka, pseudonim Kapelan, wyświęconego w 1941 roku i od razu zaangażowanego w konspiracji. Ksiądz podpułkownik Sanak zmarł 10 lat temu w Bielsku Białej. Piękna, zasłużona postać, aresztowany w 1950 roku za to, że miał kontakt z łącznikiem
siatki konspiracyjnej rządu Rzeczpospolitej na uchodźstwie, majorem Stefanem Sordylem Nieborą, o którym jeszcze będzie mowa. Przesiedział 8 lat w komunistycznych więzieniach. Postać naprawdę piękna i heroiczna. I na dolnym zdjęciu czarno-białym podpułkownik Jan Wawrzyczek Danuta. Bardzo często mówi się o oddziale Sosienki, o grupie Marusza działającej w okolicy obozu koncentracyjnego Auschwitz i nie mówi się o powiązaniach z jakąkolwiek strukturą konspiracji niepodległościowej. Otóż oddział ten podporządkowany był tak zwanemu podobwodowi Oświęcim w ramach inspektoratu Bielskiego, a później w ramach obwodu Wadowice Narodowej Organizacji Wojskowej i wielu badaczy nie chce tego dostrzegać. Sam wtedy kapitan Jan Wawrzyczek Danuta w 1945 roku ścigany przez NKWD został ukryty w szpitalu wadowickim, skutecznie doczekał akcji ujawnienia. No i to najlepiej wskazuje, bo nie szukałby pomocy w Wadowicach i wśród konspiratorów wadowickich, gdyby nie był członkiem tej struktury. Bardzo proszę następny slajd. Proszę Państwa, w państwie podziemnym była nie tylko konspiracja wojskowa i nie tylko sama Armia Krajowa. Pierwsze zdjęcie od lewej strony, taki pan z wąsikiem ciemnym, to Paschalis Ślusarczyk, szef trójki powiatowej Rocha, czyli Stronnictwa Ludowego na ziemię wadowiską. Paradoksem tej trójki było to, że była podwójna, ponieważ powiat został podzielony okupacyjną granicą pomiędzy Generalne Gubernatorstwo a III Rzeszę, więc po trzech działaczy ludowych z obu stron wchodziło do tej trójki, czyli była to szóstka ludowa, a on był jednym z jej kierowników. W środku dowódca placówki batalionów chłopskich w Kleczy, chorąży Franciszek Józef Kanik, przedwojenny żołnierz 12 Pułku Piechoty, wcześniej legionista. Po wojnie z rozkazu konspiracji twórca posterunku Milicji Obywatelskiej w Kleczy, ale podkreślam, z rozkazu konspiracji. I bardzo dzielny, bardzo zasłużony żołnierz konspiracji, bardzo lojalny wobec państwa polskiego do swoich ostatnich dni. Zdjęcie nieco wyżej umieszczone to podobizna inżyniera Józefa Pukły, przed wojną działacza niepodległościowego, byłego legionisty, sekretarza i przewodniczącego Komisji Historycznej Związku Legionistów Polskich w Wadowicach, a w czasie okupacji zastępcy powiatowego delegata rządu, czyli podziemnego starosty. Podziemnym starostą w Wadowicach był inżynier Józef Machalica, a jego zastępcą właśnie inżynier Józef Pukło jako tak zwany kierownik oporu społecznego, czyli człowiek odpowiedzialny za organizację akcji przeciwniemieckich, za organizację akcji przeciw Volksdeutschą, akcji pomocowych i całej działalności, nazwijmy to, przeciwokupacyjnej. Bardzo proszę następny slajd. To okupacyjna rzeczywistość, czyli dokumenty. Arbeitskarta przymusowej pracownicy w Rzeszy, poniżej Ausweis już z terenu Wadowic. Ausweis w kolorze pomarańczowym to Ausweis pracownika. To te pierwsze dwa dokumenty to oczywiście po mojej mamie Teresie Siwiec. Pomarańczowy, taki lekko pomarańczowym kolorze Ausweis to Ausweis Maksymiliana Szczura, pseudonim Myszek, żołnierza konspiracji, który pracował w zakładach IG Farben Industrie w Oświęcimiu i był jednym z łączników konspiracji z zatrudnionymi tam pracownikami, bo tam nie tylko był obóz koncentracyjny, o którym wiemy, ale bardzo często zapominamy, że był cały kompleks obozów pracy. Jednym z takich łączników, to muszę powiedzieć, oddając tu hołd dziadkowi naczelnika Rafała Dyrcza, był świętej pamięci Zygmunt Dyrcz, który również utrzymywał łączność z pracownikami kombinatu IG Farben, przewoził gazetki i inne meldunki czy dokumenty konspiracji. Jest tu także niemiecka lista narodowościowa, czyli formularz Deutsche Volksliste. Ale to jest taki paradoks, że ten formularz nie został nigdy Niemcom złożony i dlatego się zachował. Jest to formularz po żonie sierżanta Tadeusza Książka, Ludmile Książek, która była
żołnierzem polskiej konspiracji, była członkiem siatki wywiadowczo-kontrwywiadowczej, a ta folksista była po to, żeby Niemcy jej dali spokój, żeby mogła pracować w instytucji niemieckiej, jaką wtedy była poczta, która była całkowicie przez Niemców kontrolowana, a równocześnie w ten sposób uzyskiwać i przekazywać informacje dla konspiracji. Bardzo proszę, następny dokument. Proszę Państwa, tu jest okupacyjna rzeczywistość w konspiracji. Dlaczego ta plansza jest tak zatytułowana? Otóż te dwie kękarty, które tu są przedstawiane, to są kękarty fałszywe, wystawione przez podziemie. U góry na nazwisko Stanisław Gancarz, kękarta chorążego Stanisława Nowakowskiego, który w nocy z 8 na 9 września aresztowany przez gestapo, osadzony w areszcie policyjnym w Wadowicach, po rozebraniu pieca przedostał się do publicznego korytarza i z tego korytarza zbiegł. Zanim się Niemcy zorientowali, to mogli tylko za nim postrzelać, ale na szczęście przedostał się na teren Generalnego Gubernatorstwa, Wadowice były w Rzeszy. I tu wystawiono mu właśnie tą kękartę na nazwisko Stanisław Gancarz. A niżej na nazwisko Józef Kobiela, kękarta trochę bardziej zniszczona, ale kękarta żołnierza konspiracji najpierw w Krakowie, a później w 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej, Eugeniusza Szczura, pseudonim Kanar. Był funkcjonariuszem kontrwywiadu Armii Krajowej, służącym w granatowej policji w Krakowie, a nawet dokładnie w tak zwanej KRIPO, czyli Policji Kryminalnej, w sekcji Polskiej Policji Kryminalnej w Krakowie. W momencie, kiedy przekazano mu informację o wsypie, zbiegł do lasu, dostał tą właśnie fałszywą kękartę na nazwisko Józef Kobiela i był jednym z żołnierzy patrolu żandarmerii Armii Krajowej na obszarze operacyjnym 12 Pułku Piechoty. Będzie jeszcze na jednym ze zdjęć, wspomnimy o nim. Proszę, następny slajd. Proszę Państwa, w ramach przygotowań do powstania powszechnego, do operacji Burza i generalnie do odtworzenia sił zbrojnych na terenie podobwodu Kalwaria Zebrzydowska zainstalowano dowództwo Grupy Operacyjnej Śląsk-Cieszyński i dowództwo 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Dowódcą Grupy Operacyjnej został generał brygady Bruno Olbricht, to ten w gali orderowej, ale jeszcze w stopniu pułkownika na górnym zdjęciu. Poniżej zdjęcie jego córki, Marii Olbrychtówny, pseudonim Lilka, łączniczki sztabu Grupy Operacyjnej Śląsk-Cieszyński. I obok widzimy dwa rozkazy. Rozkaz z podpisem odręcznym pułkownika Leszczyńskiego, szefa sztabu Grupy Operacyjnej, informujący o rozwiązaniu Armii Krajowej i w tym struktur Grupy Operacyjnej Śląsk-Cieszyński. I nieco wyżej ten sam rozkaz, jego odpis, ale dla 12 Pułku Piechoty z dodatkowym, dopisanym rozkazem dowódcy 12 Pułku Piechoty majora Władysława Wojasa Dęba. Tu trzeba zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, jaką generał Olbricht wobec swoich podwładnych wykonał. Otóż nie mając możliwości wręczenia im odznaczeń, nagrodzenia ich wysiłku zbrojnego, nadał wszystkim żołnierzom Grupy Operacyjnej, którzy działali w lesie i którzy działali w strukturach dywersyjnych, w strukturach partyzanckich, nadał odznaczenia bojowe szeregowym i podoficerom brązowe, krzyże zasługi z mieczami, oficerom srebrne. To był ewenement, bo generalnie trzeba było imiennie występować o każdego. Generał Olbricht wiedział, że nie ma takiej możliwości, ale nie chciał pozostawić swoich żołnierzy bez jakiegokolwiek dowodu uznania. Dziękuję. Proszę, następny slajd. Proszę Państwa, przygotowania do burzy. Tutaj tak zdjęcia, bym powiedział, bardziej po burzy, to przynajmniej te dwa zbiorowe. Na górnym żołnierze wadowickiej placówki, wadowickiego batalionu NOWAK, wędrujący po miejscach swoich działań, ta grupa na górze idzie przez tak zwany Księży Las, to jest na południowy zachód od Wadowic. Pierwszy od prawej to jest kapral Jan Kapała Sosna, bardzo dzielny żołnierz, niestety później troszkę zmarnowany, ponieważ wszedł w komeraże z bezpieką po wojnie, a za walki w AK odznaczony był Krzyżem Walecznych, także niewątpliwie zasłużony, dzielny żołnierz, ale tak się potoczyły jego losy. Niżej trzech żołnierzy na ulicy Karmelickiej w Wadowicach. Pierwszy od lewej to sierżant Stanisław, ogniomistrz Stanisław Miarka, czyli Sawa, a pierwszy od prawej to jego szwagier,
podporucznik czasu wojny Stefan Woszczyk, pseudonim War. Razem, ponieważ byli oni szwagrami, ich pseudonimy tworzyły nazwę Warszawa, ponieważ Woszczyk pochodził spod Warszawy i tak sobie wymyślili. Ten w górnym prawym rogu to wachmistrz Andrzej Przybylski, Żbik, dowódca dywersyjnej sekcji konnej obwodu NOW-AK Wadowice, żołnierz, który miał tworzyć oddział zwiadu konnego prowadzący pierwsze pododdziały Grupy Operacyjnej Śląsk-Cieszyński od strony Wadowic w stronę Bielska. I specjalnie jako podkład dałem tu mapę, dlatego że chciałem, żeby Państwo sobie wyobrazili tą olbrzymią przestrzeń działalności Grupy Operacyjnej Śląsk-Cieszyński, która miała uderzyć trzema kolumnami, kolumną północną wzdłuż Wisły z rejonu Skawiny i Brzeźnicy przejść pod Oświęcim, a później skierować się w stronę Bogumina na Zaolziu. Miał nią dowodzić pułkownik Franciszek Fajks-Limanowski, pseudonimy Turina Byszczański, uciekinier zresztą z Auschwitz, który był zastępcą generała Olbrychta jako dowódcy Grupy Operacyjnej Śląsk-Cieszyński. Środkową kolumną miał dowodzić major Władysław Wojas, pseudonim Dąb, dowódca 12 Pułku Piechoty AK, i przy niej miał poruszać się sztab Grupy Operacyjnej Śląsk-Cieszyński. Miała ona się kierować z Wadowic na Bielsko-Cieszyn i osiągnąć przedwojenną granicę Polski z 1939 roku na Zaolziu. I wreszcie kolumna południowa, złożona z wydzielonych oddziałów 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, miała wyruszyć z rejonu Nowego Targu, przejść pod pasmami Babiej Góry, pod pasmem babiogórskim i przez Żywiec kierować się w stronę Mostów i Jabłonkowa na Zaolziu. W ten sposób Grupa Operacyjna Śląsk-Cieszyński miała doprowadzić do odzyskania obszaru Rzeczpospolitej w granicach z 1 września 1939 roku. I to mniej więcej jest ten obszar, jaki tutaj na tej mapie Państwo widzicie. Bardzo proszę, następny slajd. U góry kapitan, później major Władysław Wojas-Dąb. To jest zdjęcie z 1943 roku, z okresu, kiedy objął komendę podobwodu Kalwaria Zebrzydowska i zaczął organizować 12 Pułk Piechoty Armii Krajowej. U góry w prawym rogu, to bardzo ciekawa historia, trochę też anegdotyczna, Aleksandra Zych-Mucharska, najmłodsza córka kapitana Wenancjusza Zycha, szarego dziadka, dowódcy oddziału Huta Podgórze, działającego pod pasmem Babiej Góry, ale podporządkowanego tak zwanemu Legionowi Śląskiemu. Ciekawostka jest taka, że dwie starsze jej siostry poszły do oddziału ojca. Ojciec nie zgodził się, bo ona jako najmłodsza też poszła do partyzantki, to uciekła i trafiła do 12 Pułku Piechoty AK. No ale to był problem dziewczynki, która miała wtedy 13-14 lat i przechodziła swoje kobiece dojrzewanie. I w tym momencie lekarz trzeciego batalionu miał problem z uświadamianiem jej, bo ona z wszystkim chodziła się skarżyć do partyzantów, a jak jej partyzanci coś podpowiedzieli, to chodziła do doktora Poraniewskiego. I w ten sposób cały batalion, a przynajmniej dwa jego pododdziały, przeżywały okres dojrzewania kobiecego małej Oli, która nosiła zresztą pseudonim Kulka, bo była drobna i bardzo krągłych kształtów. W środku dwa zdjęcia dwóch pododdziałów 12 Pułku Piechoty AK. U góry połączone kompanie Limba i Setka z 4 Batalionu 12 Pułku Piechoty, a pierwszy od prawej strony widoczny w drugim szeregu stojący to wtedy starszy strzelec Franciszek Oremus, później znany jako Szter, Żelazny, kombatant, działacz niepodległościowy, można powiedzieć, że też jeden z najdłużej rozpracowywanych żołnierzy AK i mający bardzo barwny życiorys, a tutaj powiedzmy oglądamy go jeszcze jako młodego nastoletniego chłopca w początkach jego konspiracyjnej drogi. Poniżej pluton Kurzawa, Kurniawa z 9 Kompanii Dywersyjno-Sabotażowej 12 Pułku Piechoty AK razem z dowódcą kompanii, porucznikiem Borutą, czyli Janem Mazurkiewiczem. To jest moment, kiedy pluton wyruszał na spotkanie frontu wschodniego. Była taka wyprawa, która zresztą zakończyła się niepowodzeniem. Proszę Państwa, przygotowania do akcji Burza to były bardzo poważne przygotowania. Odtwarzanie sił zbrojnych było bardzo poważną, organizacyjnie poważnym działaniem. Jednym z dowodów jest to, że przygotowano nawet pieczątki oddziałów. Tutaj widzimy odbitkę pieczątki 12 Pułk Piechoty
pieczątki konspiracyjnej. No i wreszcie zdjęcie w dolnym lewym rogu trzech żołnierzy właśnie z patrolu, nazwijmy go asystencyjnego, czy żandarmerii 12 Pułku Piechoty AK. Wspomniany Eugeniusz Szczur, pseudonim Kanar. W środku stoi Tadeusz Gielas, pseudonim Sarna, dowódca tego patrolu. I od strony prawej Eugeniusz Paczyński, pseudonim Mucha. Odpowiedzialni byli za zwalczanie niemieckiego terroru, ale także za zwalczanie wimbrownictwa, za zwalczanie donosicielstwa na terenie działania 12 Pułku Piechoty i rzeczywiście wykonywali te trudne zadania bardzo skutecznie. Dziękuję. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, 12 Pułk Piechoty Armii Krajowej to także różne akcje, działania. Zdjęcie portretowe to zdjęcie szefa pierwszej kompanii karabinów maszynowych, a później komendanta placówki Klecza 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej, podporucznika Lecha, drugi pseudonim Czarny, czyli Jana Kłeczka. Natomiast zdjęcie w górnym lewym rogu to jest zdjęcie trzech partyzantów z plutonu Kurniawa, wspomnianego już przeze mnie. To jest dowódca tego plutonu, taki w kapeluszu stojący, ówcześnie podporucznik, ostatecznie major, inżynier Kurzawa, Kurniawa, Tadeusz Stryszowski-Jędrzejowski. I dwaj jego żołnierze, Puma i Litko. Zdjęcie zostało wykonane na kwaterze w Zakopanem, a raczej w Cichem pod Zakopanem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te dwie tablice wiążą się z tym właśnie oddziałem, te dwa wizerunki tablic. Poniżej tych trzech partyzantów jest tablica z Zakopanego, umieszczona na budynku więzienia zakopiańskiego, które w styczniu 1945 roku pluton Kurzawa rozbił i uwolnił kilkunastu przetrzymywanych tam przez Niemców więźniów. Druga tablica natomiast umieszczona była na budynku stacji PKP w Skawcach, nieopodal mostu, który jest widoczny na sąsiednim zdjęciu, mostu na rzece Skawie, który znajdował się nieco na północ od miejscowości Skawce. Dziś jest to teren zalany przez wody zbiornika Mucharskiego, jeziora Mucharskiego. Ten most, i znowuż proszę Państwa, jeżeli mówimy, że Armia Krajowa była największą, najlepiej zorganizowaną strukturą podziemia, to musimy powiedzieć, że ten most był największym mostem w Europie wysadzonym przez polską partyzantkę na zapleczu frontu niemieckiego. Most liczący łącznie ponad 120 metrów w trzech przęsłach około 40-40-parometrowych został przecięty na 1/3 długości ładunkiem dynamitu około 140 kg i sparaliżowało to ruch dofrontowy i odfrontowy niemiecki kolejowy na kilkanaście dni. W przedostatnią noc grudnia 1944 roku, czyli na kilkanaście dni przed ruszeniem sowieckiej ofensywy. Niemcy odbudowali most dopiero 18 stycznia 1945 roku, a więc na kilka dni przed tym, jak musieli już ziemię wadowicką opuścić. Taki człowiek w futrze, tak dziwnie wyglądający na tej fotografii u dołu, to jest podporucznik Tadeusz Cedrożbik, obserwujący okolice ze Starych Wierchów, gdzie odbyła się ostatnia koncentracja oddziałów Limba i Setka, czyli 4 Batalionu 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Zdjęcie wykonane w ostatnich dniach grudnia 1944 roku. I dokument nominacyjny oficera rezerwy, który ukończył konspiracyjną podchorążówkę przy 12 Pułku Piechoty, pana Władysława Dubiela, pseudonim Jawor. O nim jeszcze będzie mowa za chwileczkę. Proszę następny slajd. To są dokumenty ujawnieniowe i weryfikacyjne Armii Krajowej z Okręgu Krakowskiego, z Okręgu Śląskiego. Bardziej może ilustracyjnie, bo trudno o każdym z tych ludzi coś wspominać, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. U dołu jest zaświadczenie ujawnieniowe majora Władysława Wojasa, dowódcy 12 Pułku Piechoty. To jest to w środku zaświadczenie i obok jest pieczęć, która znajduje się na odwrocie tego zaświadczenia, że zweryfikowany został w 1945 roku przez komunistyczne władze czy przez Ludowe Wojsko Polskie w stopniu majora. I otóż, proszę Państwa, w 1949 roku major Wojas zostaje aresztowany za rzekome szpiegostwo, spędza kilka miesięcy w komunistycznym więzieniu i dowiaduje się, że jest tylko kapitanem.
ponieważ komisja weryfikacyjna stwierdziła, że nie jest godzien posiadania stopnia majora, który władza ludowa mu łaskawie uznała. Nominację na stopień majora otrzymał dopiero przez ZBOWiT w 1972 roku, ale powiem Państwu szczerze, nie darzył tej nominacji szczególnym uznaniem, tym bardziej, że środowisko konspiracyjne już z kolei zwracało się do niego, panie pułkowniku, bo przyszła informacja od władz emigracyjnych, że został na emigrację mianowany do stopnia podpułkownika. Bardzo proszę następny slajd. Kolejne dokumenty ujawnieniowe i kolejny dokument nominacyjny z okresu scalenia Narodowej Organizacji Wojskowej z Armią Krajową. Tutaj ciekawostka, bo dokument jest podobny do dokumentu, który już Państwo na jednej z poprzednich plansz widzieli, ale sam mianowany zaznaczył sobie na jego odwrocie u góry, i to widać, taki pasek tam jest dodatkowy pokazany, że, bo tu jest nominacja do stopnia sierżanta, zaznaczył sobie, że kilka miesięcy później został zweryfikowany do stopnia starszego sierżanta, został awansowany o jeden stopień wyżej. No ale to skutkowało tym, że kiedy w 1945 roku ujawniał się, chodzi o starszego sierżanta Zenona Kęckiego, Kteza II, to niestety już nie przyznano mu, chociaż większości kolegów przyznawano nominację o jeden stopień, jemu już nie, ponieważ dwa razy awansował w konspiracji. Bardzo proszę o następny slajd. Proszę Państwa, zakończyła się walka z Niemcami, ale nie zakończyła się walka o wolną Polskę. Narodowa Organizacja Wojskowa przekształcona została wiosną 1945 roku, jeszcze w czasie trwania walk z Niemcami, w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Dla obszaru krakowskiego zebranie odbyło się w Krakowie na osiedlu oficerskim. I tu w środku jest fragment biogramu ze słownika, z materiałów do słownika biograficznego uczestników walk z komunizmem, poświęcony pułkownikowi, a w zasadzie generałowi Eusebiuszowi Hauserowi, zasłużonemu żołnierzowi Wojska Polskiego, Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej. A jak widzimy z donosu, który jest pierwszym tutaj dokumentem, takim w szarym odcieniu, jak widzimy z donosu informatora, czy później byśmy go nazwali tajnym współpracownikiem bezpieki, pseudonim Wyrok, Henryka Kocia, tenże Eusebiusz Hauser to nie kto inny, tylko generał Warski, dowódca Armii Polskiej w kraju, komendant obszaru Armii Polskiej w kraju, człowiek, który ma kontakty z rządem w Londynie, który weryfikuje awanse, nadaje awanse, weryfikuje odznaczenia żołnierzy Armii Polskiej w kraju. I był to rzeczywisty zwierzchnik tej organizacji, o której bardzo często historycy wspominają, że była lokalna czy regionalna. Nie, to była ponadregionalna czy wieloregionalna organizacja, która działała co najmniej w czterech województwach ówczesnej Rzeczypospolitej. U góry zdjęcie pułkownika Aleksandra Delmana z okresu ujawnienia w 1947 roku we Wrocławiu. Aleksander Delman, pseudonimy Stasiak, Urban, cztery nazwiska konspiracyjne. To dowódca tak zwanego obszaru Kraków Południe, między innymi obejmującego swoim nadzorem czy dowodzeniem oddziały działające w powiecie wadowickim, w tym oddziały Burza, Mściciel, Błyskawica, Huragan, i wszystkie oddziały, które z tych oddziałów się rozwinęły, powstały czy też przepoczwarzyły. Poniżej zdjęcia pułkownika Delmana zdjęcie świętej pamięci kapitana Feliksa Kwarciaka, o którym też za chwilę będzie, ale powiem tylko tyle. To postać, bez której konspiracja wadowicka, konspiracja na ziemi wadowickiej, w powiecie wadowickim, jakkolwiek ją ujmiemy, generalnie pomiędzy Kalwarią a Bielskiem, nie byłaby ani tak długa, ani tak trwała, ani tak skuteczna. Niestety po ujawnieniu we Wrocławiu w 1947 roku, kiedy powrócił do Wadowic, został zamordowany przez siepaczy z bezpieki strzałami w plecy i w tył głowy na moście na Skawie w Wadowicach. Bardzo proszę następny slajd. Proszę Państwa, tak, przeciw komunie. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, chociaż w instrukcjach pilnie żołnierzom mówiono, nazywaj, mówcie, że dalej jesteście Armią Krajową, mówcie, że to jest kontynuacja tego etosu. Pierwsze zdjęcie od lewej strony to major Władysław Kęsek, major Jan Kęsek, przepraszam, drugi komendant inspektoratu, a później okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej w Wadowicach, później kierownik polityczny obszaru południowego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Można powiedzieć, że jedna z najważniejszych postaci wadowickiej konspiracji, później najważniejszy organizator siatki informacyjnej rządu londyńskiego w południowej Polsce, siatki informacyjnej, która rozbita została w latach 49-50, major Kęsek aresztowany, był przetrzymywany w więzieniach w Katowicach, w Krakowie na Montelupich, w Warszawie przy ulicy Sokolickiej i wreszcie przewieziony z powrotem do Katowic. Tam został rozstrzelany w 1952 roku, 1 kwietnia. Można powiedzieć, taki mu prima aprilis zrobili komuniści. U góry z prawej strony podporucznik czasu wojny Józef Paździora, komendant placówki w Andrychowie. Człowiek, który, żołnierz, który przed wojną został przeniesiony z 12 Pułku do Korpusu Ochrony Pogranicza i tu na dole jako ciekawostka takie zdjęcie plutonowego Paździory z sierżantem Ostapiukiem. Sierżant Ostapiuk zginął jako żołnierz KOP-u z rąk sowieckich. Plutonowy Paździora dotarł do Wadowic i do Andrychowa, gdzie włączył się w nurt konspiracji, ale po przejściach wojennych był tak ciężko chory na gruźlicę, że zmarł w 52 roku. Przepraszam, w 55 roku, no ale można powiedzieć w służbie, bo cały czas związany był z konspiracją i cały czas wypełniał swoje obowiązki. Dwie fotografie na dole przedstawiają dwóch żołnierzy kadry komunistycznego WKR-u w Wadowicach, Wojskowej Komendy Rejonowej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, jak chcemy po dzisiejszemu powiedzieć, dziś już jeszcze się to inaczej nazywa, Wojskowe Centrum Rekrutacji. Wtedy RKU Wadowice, przedwojenny kapitan Domaracki, który przyszedł z Tarnopola i przedwojenny sierżant Tomasz Jeleń, który przyszedł z Bochni. Obaj uczestniczyli w strukturach konspiracyjnych, które uwalniały żołnierzy podziemia od służby w Ludowym Wojsku Polskim i kierowały ich do oddziałów leśnych. Takie było wadowickie RKU. Niestety, albo stety, bo wtedy dla nich ratunkiem było to, że bronili się, kiedy ich rozszyfrowano, kiedy ich, że tak powiem, rozpracowano, bronili się tym, że robili to za pieniądze. Ale kiedy przyszło do unieważnienia wyroków w latach 90., to postkomunistyczni sędziowie twierdzili, że oni nie zasługują, bo oni po prostu byli łapówkarzami, a nie żołnierzami podziemia. A tymczasem oni byli pełnoprawnymi żołnierzami podziemia, którzy wspierali podziemie przez to, że zamiast wcielać do Ludowego Wojska Polskiego, odsyłali poborowych do lasu. I u góry zdjęcie chłopca, który w czasie wojny wywieziony został na roboty przymusowe do Niemiec, wrócił w 1945 roku, Jan Starowicz ze Spytkowic, w zasadzie rodem to z Laskowej pod Zatorem, ale potem mieszkał w Spytkowicach. Jan Starowicz natychmiast po powrocie z robót znalazł się w patrolu Młodzieży Wielkiej Polski Narodowej Organizacji Wojskowej, dowodzonym przez Mieczysława Spółę Felusia. Przez rok był żołnierzem tego patrolu. W 1946 roku w październiku został ujęty przez UB, kiedy udawał się do rodzinnego domu. Skatowany, sponiewierany, skazany na 15 lat, odsiedział ponad 8. Wyszedł z więzienia w Strzelcach Opolskich. Do końca zachował charakterną i niezłomną postawę. Znałem go osobiście, miałem zaszczyt pomóc w staraniach o odznaczenie go krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I to był chyba największy zaszczyt w jego życiu, ponieważ, jak sam mówił, nie spodziewał się, że kiedykolwiek ktoś doceni to, co robił jako młodociany żołnierz Rzeczpospolitej. Proszę następne zdjęcie, następną planszę. Proszę Państwa, niestety, tak jak mówiłem, działalność konspiracyjna wiązała się z psypami. Tutaj mamy fragment zeznania, donosu Eugeniusza Drapy, byłego funkcjonariusza PUBP Wadowice, potem dezertera, a potem człowieka, który powrócił z lasu po to, żeby donosić na swoich kolegów, a nawet na swojego szwagra, porucznika Jana Ziomkowskiego Śmiałego. Te trzy wyimki tutaj to są takie, które mówią między innymi, jak tam w Żywieckim i w Żywcu konspiracja obejmuje zasięgiem organa państwowe. A ciekawostką jest to, że ten donos czy jego fragmenty
znalazły się w meldunku generała Nikołaja Seliwanowskiego, pełnomocnika NKWD na Polskę dla Józefa Wisarionowicza Stalina. Konspiracja na ziemi wadowickiej była tak ważna, tak mocna, że informacje o niej trafiały do najważniejszego watażki, najważniejszego zbrodniarza tamtej epoki. Niżej czarny maszynopis na białym tle to fragmenty informacji zebranych przez bezpiekę o tym, że również w Wadowicach konspiracja kontrolowała wszystkie instytucje komunistycznej władzy, od bezpieki, gdzie miała 16% wpływów, przez milicję, gdzie miała 30% wpływów, i administrację, gdzie miała 50% wpływów. To jest potężny odsetek ludzi, którzy związani byli z konspiracją, którzy przekazywali informacje, którzy zapobiegali represjom wobec Polaków i którzy paraliżowali działalność aparatu komunistycznego. No i ten dokument odręczny, napisany zielonym atramentem, to niestety zobowiązanie do współpracy jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy podziemia na ziemi wadowickiej, porucznika czasu wojny Szczepana Konopki, który niestety, ale już w 1945 roku został uznany przez bezpiekę za tak zwane słabe ogniwo konspiracji i skutecznie osaczony, nie tylko uległ, nie tylko zdecydował się współpracować, ale bardzo owocnie udzielał informacji bezpiece aż do początku lat 50., kiedy, no można powiedzieć, w pijanym widzie, bo w międzyczasie stoczył się w alkoholizm, w pijanym widzie zasnął nadpisanym przez siebie donosem w miejscu pracy i został po prostu, można powiedzieć, zidentyfikowany przez współpracowników jako kapuś bezpieki. Ale to już było za późno, bo w międzyczasie wiele osób przez niego trafiło do więzień, a nawet poniosło śmierć. Przejdźmy dalej. Proszę Państwa, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość ma piękną kartę w dziejach polskiej konspiracji. Można powiedzieć, że było kontynuacją Armii Krajowej, chociaż nazywało się Ruch Oporu Bez Wojen i Dywersji. Ale na ziemi wadowickiej miało także swoją specyfikę. Otóż kontakty ze Zrzeszeniem Wolność i Niezawisłość w Krakowie nawiązał wspominany już kapitan, wtedy porucznik Felix Kwarciak, pseudonim Siwy Staszek, i przekazał ten kontakt temu panu w mundurze na zdjęciu z lewej strony. To przedwojenny wachmistrz, po wojnie chorąży AK i podporucznik czasu wojny Narodowej Organizacji Wojskowej, Franciszek Jesz, pseudonimy Jurek, Apollo. Tenże Apollo był zwierzchnikiem oddziałów konspiracji niepodległościowej po zachodniej stronie Skawy, czyli oddziału Kozłowskiego i oddziału Ziomkowskiego. I kiedy oddział Kozłowskiego został rozbity, to Jerzy, jako jeden z jego łączników, który dostarczał broń, bo tylko tyle bezpieka potrafiła odnaleźć, że dostarczył automaty Pepesza ze stanu komendy powiatowej MO do oddziału, nie przyznał się, że jest członkiem ani WiN-u, ani NOW, tylko na potrzeby śledztwa stworzył fikcyjną organizację, Polska Organizacja Powstańcza. Bezpieka to, można powiedzieć, łyknęła, zapisała w aktach, w gazetach, kiedy był proces, napisano spod znaku WiN i PAP, przepraszam, Polskiej Armii Powstańczej, po czym dopiero w latach 80. bezpiekowcy zorientowali się, pisząc tak zwane charakterystyki, czyli faktologię, że dali się zrobić w konia Jerzowi, u którego znaleziono już wtedy pieczątkę trzeci oficer sztabu Armii Polskiej w kraju. I mimo wszystko bezpieka nie wyciągnęła z tego wniosku, że jest to organizacja inna niż ta, którą on podał. Tymczasem rzeczywiście już wtedy podporządkowany był Armii Polskiej w kraju. W informacjach o działalności Rady Spółdzielni nr 7 Zrzeszenia WiN, czyli Rady Wadowice, pojawia się wiele wątków dotyczących tego, że mieli wtyki u komendanta milicji. Otóż zarówno komendant milicji, podpisany na tym zaświadczeniu Konstanty Gieruszczak, jak i ten człowiek na zdjęciu obok, czyli podporucznik czasu wojny Piotr Siuta, pseudonim Lob, byli żołnierzami Narodowej Organizacji Wojskowej. Piotr Siuta w czasie konspiracji stworzył całą sieć Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa, czyli podziemnej policji państwowej na całym obszarze powiatu wadowickiego w przedwojennych jego granicach. Mało z tego, wszedł do Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej jako kierownik komórki śledczej.
kontrolował wszystkie śledztwa przeciwko podziemiu, wysyłał milicjantów tylko tam, gdzie rzeczywiście było zagrożenie bandytyzmem, starał się ograniczać ich udział w akcjach przeciwko podziemiu, czy powiedzmy minimalizować straty wynikające ze współpracy z bezpieką. Zwolniony został wskutek weryfikacji w październiku 1946 roku jako sanacyjny policjant, ale nie zdołano wtedy rozszyfrować jego podwójnej roli z okresu powojennego. I te wszystkie działania prowadzili ci panowie, można powiedzieć, że pod szyldem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ale tak naprawdę pod egidą Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, a później Armii Polskiej w kraju. Przejdźmy dalej. I właśnie wspomniany już kapitan Felix Kwarciak, pseudonimy Staszek Siwy. Proszę zwrócić uwagę na te dwa zdjęcia. Te dwa zdjęcia wykonane są w tym samym dniu. Na tym pierwszym, większym, widać na kieszeni munduru piękny ryngraf. Ten ryngraf jest na zdjęciu obok, to jest oryginalny ryngraf po kapitanie Kwarciaku. A to drugie zdjęcie zostało wykonane do legitymacji służbowej Ludowego Wojska Polskiego, ponieważ Felix Kwarciak po ujawnieniu był oficerem RKU Wadowice, powiatowym instruktorem WFIPW, który pod płaszczykiem organizacji zawodów sportowych i organizacji proobronnych werbował żołnierzy do podziemia, do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, a później Armii Polskiej w kraju. Na dole pod tym dużym zdjęciem fragment jego ujawnienia z 1947 roku z informacją, że był zwierzchnikiem i tu wymienia oddziały Mściciel, Błyskawica, Skok, Wisła, czyli krótko mówiąc Huragan, czyli wszystkie te oddziały, które tak naprawdę działały na ziemi wadowickiej i on był ich rzeczywistym dowódcą, ostatnim po kapitanie Zyndramie, Stefanie Sordylu, o którym będzie za chwilę. Proszę następny. Szanowni Państwo, tu są wizerunki ujawnień pułkownika Delmana i kapitana Kwarciaka, oba zachowane w archiwum IPN we Wrocławiu, ponieważ tam się ujawniali. No ale dzięki technice elektronicznej mamy do nich dostęp dzisiaj. U góry zdjęcie podporucznika czasu wojny Władysława Dubiela, pseudonim Jawor, kolejnego żołnierza Armii Polskiej w kraju, wcześniej w czasie wojny 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Po wojnie formalnie kierownik państwowego gospodarstwa i tartaku w Andrychowie. Jakoś dziwnym trafem dwie akcje przeprowadzone, jedna przez oddział Kozłowskiego, druga przez oddział Ziomkowskiego na ten tartak, przyniosły duży finansowy skutek Armii Polskiej w kraju, a Władysław Dubiel nigdy nic nie wiedział i nie znał napastników. Znałem go osobiście. Powiem szczerze, jak to wspominał, to się śmiał, ale mówił, że nie jeden moment strachu, bo bezpieka węszyła dość mocno, ale on udawał, że o niczym nie wie, że on z konspiracją skończył w Armii Krajowej i tak dalej. Duży dokument z lewej strony, proszę Państwa, to rozkaz, bardzo często nazywany rozkazem numer 1, chociaż on numeru nie ma, rozkaz z 15 października 1946 roku Dowództwa Armii Polskiej w kraju, odznaczający żołnierzy oddziału Mściciela, czyli Grupy Operacyjnej Burza, za akcje przeprowadzone na terenie powiatów wadowickiego, myślenickiego i żywieckiego. Proszę Państwa, to jest oryginał tego rozkazu. Dzięki temu, że znaleziono go przy zwłokach zabitego porucznika, a właściwie kapitana Mieczysława Wondolnego, możemy go tu oglądać. Przy czym muszę powiedzieć jedną rzecz, bo tu nie ma pewności, czy ten rozkaz znaleziony został przy zabitym Wondolnym, czy przy jego narzeczonej i zarazem łączniczce Janinie Gazdeczkównej Sarence, Sarnie, która została znaleziona martwa 2 miesiące po śmierci Wondolnego w polach niedaleko wsi Jaroszowice, w której jej ojciec był kierownikiem szkoły. Wiecie Państwo, to jest tak, że część tych dokumentów Wondolny oddał Sarnie w momencie, kiedy walczył w okrążeniu z bezpieką i ona próbowała się wydostać z tego okrążenia, ale prawdopodobnie ją właśnie ujęto. Te dokumenty w różnych miejscach w Archiwum Bezpieki się znalazły. Natomiast sam Mieczysław Wondolny, jak wiemy, 14 stycznia w 1947 roku
popełnił samobójstwo, o czym jeszcze będzie za chwilę, ale proszę zwrócić uwagę na ten dokument. Jest podpisany generał Warski jako komendant obszaru, ale pieczęć jest komenda główna Armii Polskiej w kraju. I jest sygnatura podpisu pułkownika Stasiaka Welurbana, czyli dziadka, czyli pułkownika Delmana jako komendanta obszaru południe, czy komendanta okręgu. A poniżej jest jeszcze sygnatura odręczna adiutanta komendanta pułkownika Delmana, kapitana Mata Józefa Madejskiego. To jest klasyczny, oryginalny dokument sztabowy, tak jak się go wytwarzało. Jeżeli ktoś powie, że powojenna konspiracja to byli jacyś przypadkowi ludzie, którzy się tam gdzieś spotykali, żeby uprawiać bandytyzm, nie, proszę państwa. W świetle tego, co już mówiliśmy o generale Eusebiuszu Hauserze Warskim, w świetle tego, co cały czas mówimy o czy Feliksie Kwarciaku, czy Aleksandrze Delmanie, widzimy, że to jedna z najwspanialszych, najskuteczniej zorganizowanych organizacji konspiracyjnych, które toczą walkę jeszcze ponad 2 lata po wycofaniu się Niemców, toczą walkę z reżimem komunistycznym i Sowietami. Proszę następny slajd. Proszę państwa, ten wysoki, nieco przygarbiony mężczyzna to Mieczysław Wądolny z siostrą i koleżanką, gdzieś w polu, prawdopodobnie w Łękawicy, sfotografowany. I proszę państwa, w środku 2 dokumenty, zaświadczenie ujawnieniowe oficera batalionów chłopskich, wyżej arkusz ewidencyjny, oba podpisane przez komendanta BH obwodu Wadowice, kapitana Oskarda, czyli Mieczysława Franciszka Smagłę. Co tu jest ważne? Otóż bezpieka przez lata lansowała informację, że Mieczysław Wądolny to był taki wataszka, malarz kościelny, który nie miał wykształcenia, wyszkolenia, taki przypadkowy bandyta. Proszę państwa, w tym zaświadczeniu jest napisane wyraźnie: podchorążówka czasów konspiracji, podporucznik batalionów chłopskich, odznaczony srebrnym krzyżem zasługi z mieczami. Jest jeszcze drugie zaświadczenie, które mówi także o odznaczeniu brązowym krzyżem zasługi z mieczami. Proszę państwa, to jest pełnoprawny żołnierz konspiracji, który ukończył kurs podchorążych w Armii Krajowej, bo bataliony chłopskie na naszym terenie, na terenie wadowickim były podporządkowane całkowicie Armii Krajowej. Jest to żołnierz, który rzeczywiście skierowany został przez zresztą kapitana Oskarda Mieczysława Smagłę do służby w Milicji Obywatelskiej, jako jeden z tych, którzy mieli milicję rozpracowywać, że świetnie jeździł na motorze, uzyskał zgodę na bycie tak zwanym łącznikowym pomiędzy Komendą Powiatową MO a PUBP. Bardzo często nawet woził pojedynczych funkcjonariuszy UB na różne akcje, dzięki temu rozpoznawał metody ich działania, ich źródła informacji, a równocześnie mógł swobodnie poruszając się po terenie przekazywać informacje sieci konspiracyjnej i wreszcie sam utworzył oddział podziemia już we wrześniu 1945 roku. Był to jeden z pierwszych oddziałów na naszym terenie. Nie od razu wielki, aczkolwiek doszedł w swoim apogeum do stanu ponad 100 ludzi. Prawie stale przebywało w oddziale ponad 80 osób. I proszę państwa, tam jest taki piękny dokument, list, bardzo osobisty list porucznika Granita, czyli porucznika Mściciela, czyli Mieczysława Wądolnego, do kierownika PUBP w Wadowicach. List napisany pod wpływem tego, że bezpieka regularnie nękała rodzinę Wądolnych, aresztując siostrę Mieczysława, Krystynę, aresztując ojca Bolesława. Wądolny napisał, no napisał, może trudno to jest tu odczytać, ale napisał, że powinniśmy traktować się po żołniersku. My waszych rodzin nie ruszamy. Więc ja żądam, żebyście nie ruszali naszych rodzin i żądam zwolnienia mojego ojca, bo akurat jego ojciec został wtedy aresztowany. Więc mimo, że jesteśmy wrogami, ale Wądolny proponuje, szanujmy się, traktujmy się jak żołnierze walczący po 2 stronach, a nie żebyście działali jak bandyci, którzy represjonują jak hitlerowcy całe rodziny. I to pokazuje klasę tego człowieka, który no, mogąc wręcz z jakąś negacją, z jakąś agresją do tego podejść, jednak pisze, proponuje, zachowujmy się jak żołnierze, bo ja jestem żołnierzem, a wy też pretendujecie do tego miana. Bardzo proszę, następny slajd. Proszę państwa, u góry zaświadczenie czy legitymacja dla oddziału Mściciela Burzy z adnotacją bezpieki znaleziono u Wądolnego przy zabiciu.
Obok ze strony prawej legitymacja członkowska Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na dole jeden z kwitów rekwizycyjnych z pieczęcią Armii Polskiej w kraju. Otóż proszę Państwa, te trzy dokumenty reprodukowane są w książce Stanisława Wałacha Świadectwo tamtym dniom. Problem polega na tym, że w żadnym z przeszukanych dotychczas zespołów akt pobezpiekowskich w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oryginały tych dokumentów nie zostały odnalezione. Istnieje prawdopodobieństwo, że sprywatyzował je sobie piszący tą książkę szef krakowskiej bezpieki pułkownik Wałach. Może jeszcze kiedyś gdzieś w którejś teczce archiwalnej zostaną odnalezione, czy w którymś zbiorze akt. Ale na chwilę obecną dysponujemy tylko tymi reprodukcjami. U dołu, w dolnym prawym rogu pieczęć z podpisem komendant oddziału porucznik Granit i pieczęć komenda oddziału Mściciel. To właśnie własnoręczny podpis Mieczysława Wądolnego na jednym z dokumentów. A w środku nekrolog małżeństwa Ludwika i Marii Sadzikowskich. Ludwik Sadzikowski, przedwojenny plutonowy, później sierżant 12 Pułku Piechoty. Po wojnie chorąży w Wadowickim RKU. I proszę Państwa, tak to wyglądało, że w październiku i listopadzie 1946 roku rozbito tą siatkę tych żołnierzy RKU Wadowice, którzy kierowali poborowych do lasu. Sadzikowski się ostał, nie znaleziono przeciwko niemu żadnych dowodów. Ale miesiąc później, w sylwestrową noc w 1946 roku, ginie z rąk Ignacego Sikory Prawego. Wtedy uważano żołnierza oddziału Mieczysława Wądolnego Mściciela. Ignacy Sikora Prawy rzeczywiście został wyznaczony na dowódcę plutonu Wisła. Problem tylko w tym, nie wiemy w którym momencie, ale był zwerbowanym agentem, informatorem i agentem PUBP Wadowice o pseudonimie X. I w momencie, kiedy dokonywał egzekucji na spotkanym w Kleczy małżeństwie Sadzikowskich, Sadzikowska była w szóstym miesiącu ciąży, odesłał najbliższego współpracownika Mieczysława Wądolnego, czyli Mieczysława z Półefelusia, odesłał do jednej z chałup, aby odczytał dokumenty, ponieważ na drodze było ciemno, to był późny wieczór zimowy. Proszę Państwa, odesłał go dlatego, żeby móc bezkarnie zamordować chorążego Sadzikowskiego i jego żonę, bo wiedział, że Sadzikowski jest bliskim przyjacielem Wądolnego. Pochodzili obaj z Łękawicy, obaj byli żołnierzami batalionów chłopskich i Armii Krajowej w tej samej strukturze. Mało z tego, tydzień po zamordowaniu małżeństwa Sadzikowskich w Bielsku w Białej w zasadzie krakowskiej, aresztowany został Józef Sadzikowski, brat Ludwika, członek siatki Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, żołnierz Armii Krajowej. I proszę Państwa, to nie jest splot przypadków. Prawdopodobnie Ignacy Sikora dostał po prostu zlecenie na zamordowanie Sadzikowskiego, bo nie było przeciw niemu dowodów, żeby go móc aresztować, a nie pasował komunistycznej władzy, która przejmowała powoli wszystkie struktury, w tym RKU, pod swoje bezpośrednie kierownictwo. Bardzo proszę, następny slajd. I proszę Państwa, Armia Polska w kraju, jak mówiłem, wspaniała organizacja ponadregionalna, miała na terenie powiatu wadowickiego kilka oddziałów. Jednym z tych oddziałów był oddział Mieczysława Kozłowskiego, pseudonimy Żbik, a później Bunt. Mieczysław Kozłowski wcześniej, w czasie II wojny światowej, był żołnierzem zgrupowania czy oddziału rozpoznawczego 23 Dywizji Piechoty Armii Krajowej i później odznaczony Krzyżem Walecznych za walki w rejonie Harbutowic i Budzowa, gdzie został ranny, uciekł z sowieckiego szpitala polowego, bo by go wywieźli na Sybir, dotarł do rodzinnych Rzyk. Tam natychmiast utworzył swój oddział, tak zwany oddział Żbika Armii Krajowej. Ujawnił się w 1945 roku w październiku, ale bezpieka nie dawała mu spokoju, więc
Wrócił do lasu, zawiązał kolejny oddział, który już wprost podporządkowany został Narodowemu Zjednoczeniu Wojskowemu i wyłonionej z niego Armii Polskiej w kraju. Oddział, który przyjął ostatecznie kryptonim Błysk, rozbity został w sierpniu, wrześniu 1946 roku. Mieczysław Kozłowski w pokazowym procesie w Wadowicach w grudniu 1946 roku skazany został na karę śmierci. Nie udała się akcja odbicia jego i współtowarzyszy, którą miano przeprowadzić pod Kopcem w Wadowicach na Zaskawiu. Niestety obstawa KBW była tak duża, że oddział Mieczysława Wądolnego, który miał wykonać tą akcję, zrezygnował z jej podjęcia. No i Mieczysław Kozłowski wraz z sierżantem Marianem Misiakiem, pseudonim Anią, zostali rozstrzelani w krakowskim więzieniu Montelupich, odnalezieni na cmentarzu rakowickim. Mieczysław Kozłowski pochowany jest, został przed 3 laty na cmentarzu w rodzinnych Żykach. Na pogrzeb Mariana Misiaka Anioła czekamy. Prawdopodobnie będzie miał miejsce w tym roku. Bardzo proszę. Następny. Drugi oddział działający obok oddziału Kozłowskiego to oddział Jana Ziomkowskiego, pseudonim Śmiały. Jan Ziomkowski był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej od 1942 roku, kiedy uciekł z Niemiec. To w ogóle był taki wielokrotny uciekinier, bo najpierw wraz z ojcem uciekł z aresztu sowieckiego na Polesiu, bo jego ojciec był policjantem na Polesiu i tam zostali aresztowani i w 1940 roku uciekli z tego aresztu, przedostali się pod okupację niemiecką. W 1942 roku Jan Ziomkowski uciekł z robót w Niemczech, wstąpił do oddziału Leskowiec, Wel, Orzeł Biały i tak dalej, o którym już było. Skończył szkołę podchorążych Narodowej Organizacji Wojskowej Armii Krajowej. W 1945 roku z polecenia podziemia zgłosił się do służby w bezpiece. Tam widać fragment jego kwestionariusza, funkcjonariusza czy agenta Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W maju został doniesiony przez jednego z byłych Volksdeutschy do UB, że jest żołnierzem konspiracji. W związku z tym bezpieka, koledzy z bezpieki go aresztowali, ale inni koledzy wraz z ojcem i matką załatwili z kolegami, którzy go pilnowali, że za 2 flaszki wódki został wypuszczony z aresztu i razem z nim zbiegł ojciec oraz tych 2 funkcjonariuszy, którzy pilnowali Ziomkowskiego i powstał kolejny oddział. Oddział, który później przyjmie kryptonim Huragan, pisany przez CH, ponieważ na południu powiatu wadowickiego był już bratni oddział Huragan, pisany przez Samocha, więc żeby się huragany nie myliły, to mimo, że to jest błąd ortograficzny, przyjęto taką nazwę, proszę popatrzeć jaka zmyślność, żeby czasem nie doszło do jakichś pomyłek. Proszę Państwa, na dole zdjęcie z ważnej uroczystości 2 lata temu, 9 grudnia w Wadowickim Magistracie. Zostały wręczone pośmiertne ordery dla 3 osób. Właśnie dla porucznika Jana Ziomkowskiego Śmiałego, którego prezydent Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dla Anieli Tyrpy, która pośmiertnie została odznaczona Orderem Krzyża Niepodległości drugiej klasy i dla Edwarda Tomiczka, pseudonim Buła, który odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To jest takie pośmiertne uhonorowanie tych ludzi. Dlaczego Aniela Tyrpa? Ano dlatego, że była ona wieloletnią od czasu okupacji i wiele lat po wojnie tak zwaną meliniarką, czyli prowadziła lokal, w którym partyzanci mogli wyprać swoje ubranie, w którym mogli coś zjeść, w którym mogli przenocować, w którym mogli opatrzyć rany. Dlaczego Edward Tomiczek? Może dlatego miał to szczęście, był sądzony razem z Mieczysławem Kozłowskim i innymi żołnierzami Armii Krajowej. Dlaczego? Dlatego, że był pierwszym, który po 90 roku zaczął głośno mówić o oddziałach podziemia niepodległościowego na ziemi wadowickiej, zwłaszcza na zachód od Wadowic. Upominał się o prawdę o nich i zmarł, nie doczekawszy uznania, nie doczekawszy powstania Instytutu Pamięci Narodowej, nie doczekawszy tego, że ktoś mu powiedział, tak Buła, zrobiłeś dobrą robotę. Ale pośmiertnie jego ojciec mógł otrzymać krzyż kawalerski przyznany, jego syn, przepraszam, mógł otrzymać krzyż kawalerski przyznany ojcu za to wszystko, co zrobił dla niepodległej Rzeczpospolitej. I tam grupowe zdjęcie właśnie rodzin tych trojga osób z
ministrem Kolarskim, ministrem w Kancelarii Prezydenta, który w sali Urzędu Stanu Cywilnego Wadowickiego Magistratu przekazał te odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej. A w środku taki dominujący Stalin, kolega Michał, jak przygotowywaliśmy prezentację, mówi, ten Stalin dominuje. Ja mówię, tak, bo ten Jan Ziomkowski, bo to był kamieniarz, ale także rysownik, bardzo biegłą kreskę miał. On rysował takie ulotki osobiście, po czym jego żołnierze rozwieszali je po okolicy Wadowic, Andrychowa, oczywiście z odpowiednim instruktażem dla Polaków, z odpowiednim uprzedzeniem, że nie należy ich zrywać, ale także, że to jest ten, który niewoli polską ziemię i przypominam wam o tym. Przejdźmy do następnego slajdu. Proszę Państwa, bezpieka, jak sobie tak rozpracowywała to podziemie, to zakładała takie karty, na których umieszczali zdobyte zdjęcia żołnierzy konspiracji. Bardzo często na ich czołach lub nad ich głowami rysowano krzyżyk. To oznaczało, że ten człowiek albo został zastrzelony, albo został aresztowany, rozpracowany. Tu są zdjęcia żołnierzy plutonu Wisła. U góry, w górnym lewym rogu jest Mieczysław Spuła, Feluś, najważniejszy, można powiedzieć, żołnierz tego plutonu. U dołu w oficerskim mundurze jest Ignacy Sikora Prawy, o którym już było niestety, jak dziś wiemy, agent bezpieki. I poniżej jego zdjęcie z żoną. Prawdopodobnie zawirowania, które powstały wokół żony Ignacego Sikory, spowodowały, że został on tym agentem bezpieki. Tam są relacje bardzo tragiczne, mówiące o tym, że funkcjonariusze bezpieki aresztowali ją, gwałcili i tak dalej. Być może to stało się przyczyną, że Sikora zdecydował się na podjęcie współpracy, ale jest też prawda taka, że no, ta współpraca bardzo źle przyczyniła się podziemiu, ponieważ on rzeczywiście się zaangażował w rozbicie oddziałów, wyprowadzenie ludzi z lasu, ale tak, żeby ich zbierała bezpieka. Dwa zdjęcia na różowym tle to kolejni dwaj żołnierze oddziału plutonu Wisła. W zasadzie ten jeden tutaj w dolnym prawym rogu to żołnierz, to królikowski pseudonim Wilk, ale ten drugi, tam gdzie są dwie dziurki na karcie, to największy zbrodniarz na ziemi wadowickiej i nie tylko. To niejaki Kazimierz Kubarek, tutaj opisany jako muzykant, nosił pseudonim Kościuszko, bezpieka zrobiła z tego pseudonimu pseudonim Kos, później nosił pseudonim Iskra, później nosił pseudonim Heniuś, później wreszcie agent informator Rokowski. To właśnie on w czerwcową noc 1949 roku zamordował Mieczysława Wondolnego, Boże, Mieczysława Spułę pseudonim Feluś i Kazimierza Kudłacika pseudonim Zenit. Oni na tyle mu ufali. Wiedzieli, że był drobnym bandytą, ale ponieważ był dalszym kuzynem Spuły, Spuła myślał, że go nawróci na dobrą drogę. A bezpieka wykorzystała to po to, żeby zrobić z niego etatowego mordercę. Ja nie waham się użyć określenia etatowego mordercę. W 6 lat później to właśnie Kazimierz Kubarek uderza rurką w potylicę Jana Sałapatka. To właśnie jest ten agent Heniuś, Welchenio, który jest sprawcą śmierci ostatniego zbrojnego żołnierza na ziemi wadowickiej. To jest człowiek, który zastrzelił w swoim życiu kilkunastu innych żołnierzy podziemia, który wiele osób szantażował, wyłudzając pieniądze, do tego stopnia, że kiedy bezpieka, ponieważ bezpieka zostawiła mu pistolet, bo on mówił, że się czuje zagrożony, więc kiedy bezpieka dowiedziała się w 1962 roku, że prowadzi różne, nazwijmy to niecne interesy na własne konto, odebrała mu tą broń, nie zawahali się. Ale nie odebranie mu Złotego Krzyża Zasługi, który w dziesięciolecie Polski Ludowej przyznał mu prezydent Bolesław Bierut właśnie za to, że zamordował Spułę i Kudłacika. A można powiedzieć, że niejako z wyprzedzeniem za to, że zamordował Jana Sałapatka. Także wyjątkowa kanalia. Proszę Państwa, bezpieka nawet po śmierci nie dawała spokoju tym żołnierzom podziemia, których groby zostały zlokalizowane. Ten fragment maszynopisu, który tu mamy, to słynny meldunek o akcji obserwacji grobów bandytów. W tym wypadku grobów w Budzowie, grobów Władysława Raciaka, czasem pisany Reciak, pseudonim Grzybek i Jana Pakuły Sokoła.
Na cmentarzu w Barwałdzie Dolnym obserwowano groby Eugeniusza Glanowskiego-Lisa, Karola Sikory, Żbika i Stanisława Żaka Zendry, a w Wadowicach grób kapitana Feliksa Kwarciaka. To pokazuje, proszę Państwa, że bezpieka nawet wobec zmarłych nie tylko nie zachowywała szacunku, ale uważała, że dzięki nim zdobędzie kolejne informacje. Kto przychodzi na te groby, kto oddaje im cześć, kto interesuje się w ogóle miejscami spoczynku żołnierzy podziemia. Bardzo proszę, następny slajd. Proszę Państwa, na górnym zdjęciu jedna z wielu odbitek zdjęcia zbiorowego plutonu Wisła z lutego czy marca 1947 roku, kiedy oddział przygotowywał się do tak zwanego ujawnienia. W środku oddziału z ryngrafem na piersi stoi kapitan Feliks Kwarciak, obok niego Ignacy Sikora z żoną. Oczywiście wielu innych żołnierzy, między innymi Mieczysław Spuła, Feluś, Kazimierz Kudłacik, Zenit. I proszę Państwa, proszę popatrzeć, jakie uzbrojenie. To jest przede wszystkim broń maszynowa. Ci żołnierze są, można powiedzieć, uzbrojeni po zęby, ale uzbrojeni w najnowocześniejszą w tamtych warunkach broń, najskuteczniejszą w walce, jaką toczyli na krótkie dystanse, walce z przeciwnikiem uzbrojonym bardzo dobrze. A wokół tego zdjęcia dokumenty, odbitki dotyczące oddziałów czy struktur Armii Polskiej w kraju. I proszę Państwa, jeżeli tak popatrzymy na te zaświadczenia, to widzimy tam Kłacko, czyli Kłodzko, bo wtedy zaraz po wojnie używano takiej zczechizowanej nazwy Kłacko, czy zniemczonej. Zobaczymy tam Sosnowiec, zobaczymy tam Ząbkowice, zobaczymy tam Jawiszowice, no to już przynajmniej było w województwie krakowskim. I proszę Państwa, to pokazuje, jak rozległe struktury posiadała Armia Polska w kraju, ta rzekomo lokalna czy regionalna organizacja. Działała na terenie województw krakowskiego, śląsko-dąbrowskiego, jak wtedy nazywano, czy zaczęto nazywać województwo śląskie, i województwa wrocławskiego, czyli Dolnego Śląska, ale także sięgała swoimi kontaktami w stronę Zielonej Góry i Szczecina. Można powiedzieć, że takim półwianuszkiem obejmowała większą część zachodniej i południowej Polski. Bardzo proszę o następny slajd. Proszę Państwa, Mieczysław Spuła, tak, z tym charakterystycznym krzyżykiem nad głową. Przystojny chłopak, uwielbiany przez dziewczyny, zresztą podobnie jak Feliks Kwarciak, to były takie, można powiedzieć, ikony podziemia na ziemi wadowickiej. Zresztą sam Mieczysław Wądolny również, no można powiedzieć, że miał naraz trzy narzeczone, ponieważ dziewczyny go uwielbiały i kochały się w nim prawie wszystkie, które z nim miały kontakt. I wszyscy oni byli uwielbiani właśnie dlatego, że byli niezłomnymi żołnierzami, a równocześnie no, byli porządnymi chłopakami. Byli bardzo religijni, byli bardzo patriotyczni. Tak, proszę Państwa, to jest jego zdjęcie legitymacyjne, a tam na tamtych zdjęciach na planszy z Akt Bezpieki widzimy zwłoki Mieczysława Spuły, Felusia i Kazimierza Kudłacika, Zenita, rankiem 15 czy 16 września, czerwca 1949 roku, kiedy Kazimierz Kubarek zawiadomił PUBP Wadowice, że właśnie wykonał zlecone zadanie. W środku karta z planu wcześniejszego, bo Mieczysław Spuła i Kazimierz Kudłacik mieli zginąć w Brzeźnicy i jest karta z planu pokazująca mniej więcej miejsce akcji, gdzie mieli zostać zabici w rejonie toru kolejowego w Brzeźnicy i zawiadomiony miał zostać posterunek MO w Brzeźnicy, ale ponieważ ruszyli w stronę Kalwarii i dotarli na granicę Wysokiej i Babicy. W związku z tym tam zginęli. Dzisiaj jest tam takie niewielkie upamiętnienie zrobione przez lokalnych mieszkańców na prośbę księdza proboszcza z Witanowic po to, żeby ta ziemia uświęcona męczeńską krwią Polaków w jakiś sposób została upamiętniona, że tam zginęli dwaj z ostatnich żołnierzy zorganizowanego polskiego podziemia niepodległościowego na ziemi wadowickiej. Proszę, następny slajd. Szanowni Państwo, opór zbrojny się kończył.
Walka zbrojna na ziemi wadowickiej również coraz bardziej przestawała mieć sens, ale nie w ten sposób, czy w tym znaczeniu, że nie ma sensu, oni mają rację. Nie. Tylko nie ma sensu, my giniemy, a oni i tak robią swoje. Trzeba przyjmować inne formy konspiracji. Na zdjęciu w prawym górnym rogu Stefan Sordyl. Okupacyjne pseudonimy Mirski, Odro, Wąż, Herburt, po wojnie Niebora i Zyndram. Stefan Sordyl przed wojną podchorąży piechoty, pochodzący z Brzezinki koło Andrychowa. W czasie wojny wziął ślub, tu jest ślubne zdjęcie opisane przez bezpiekę, kto jest kim. Był komendantem najpierw placówki Kęty Armii Krajowej i Narodowej Organizacji Wojskowej, później inspektorem południowo-śląskim, czyli Inspektoratu Bielskiego NOWAK i wreszcie ostatnim komendantem NOWNZW okręgu Śląsko-Cieszyńskiego. Doszedł w Polsce, w polskich strukturach w kraju do stopnia kapitana, na zachodzie awansowany został do stopnia majora. Po wojnie jako kapitan Zyndram był dowódcą oddziałów Armii Polskiej w kraju, w obwodzie wadowickim. Na wielu dokumentach, które wcześniej oglądaliśmy, widnieje jego podpis Zyndram kapitan. To właśnie on. Kapitan Zyndram w momencie, kiedy został rozpracowany, kiedy bezpieka go rozszyfrowała i próbowała ująć, zbiegł za granicę. Po nim obowiązki ostatniego dowódcy batalionu objął kapitan Feliks Kwarciak, Staszek Siwy, o którym już było. Ale to nie koniec działań Stefana Sordyla. Stefan Sordyl czterokrotnie przybywał do kraju jako łącznik rządu polskiego na emigracji, organizując sieć informacyjno-wywiadowczą dla Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Londynie, dla ministra Zygmunta Berezowskiego. Oczywiście wiadomo, wspieraną przez sojuszników zachodnich, czyli przez przede wszystkim Amerykanów, także częściowo przez Brytyjczyków, co oczywiście spowodowało, że określony został w dokumentach aparatu bezpieki jako szpieg imperialistyczny, czy też szpieg amerykański. Sieć, która powstała w kraju, kierowana pierwotnie przez majora Jana Kęska Zygmunta, później przez porucznika Augustyna Kanie Bestpryma Witulskiego, była największą siecią informacyjną zorganizowaną pod egidą Stronnictwa Narodowego, bo były duże siatki wywiadowcze stworzone przez Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, w tym cztery komendy WiN-u, jak wiemy, bo piąta to już była prowokacyjna, zorganizowana przez bezpiekę. Były siatki tworzone przez emisariuszy generała Andersa, ale jedną z największych sieci była sieć Stronnictwa Narodowego, właśnie sieć informacyjna majora Kęska. Major Kęsek aresztowany został w 1950 roku. W 1939 aresztowano go tajnie w Warszawie. Zaproponowano mu podjęcie współpracy. On podpisał zobowiązanie do współpracy, po czym wrócił do Wadowic i przekazał najbliższemu otoczeniu, że musi uciekać za granicę, bo bezpieka poznała jego rolę. Nie wiedział tylko, że w najbliższym otoczeniu jest troje innych agentów bezpieki, którzy natychmiast przekazali informację, że Kęsek planuje ucieczkę kanałem Sordyla, tego właśnie. W związku z tym został aresztowany i tak jak już mówiłem, przeszedł kilkakrotnie przez różne więzienia i został zamordowany. Natomiast Stefan Sordyl ostatni raz był w Polsce w 1950 roku. Wspominałem o tym, mówiąc o księdzu kapelanie Sanaku. No cóż, między innymi wtedy major Sordyl się wyspowiadał u księdza Sanaka i bezpiece doniosła to jedna z osób, nazwijmy to służby kościelnej. I to posłużyło za podstawowy zarzut współpracy księdza Sanaka z imperialistycznym amerykańskim wywiadem. Stefan Sordyl zbiegł, ukrył się najpierw w Niemczech Zachodnich, znaczy działał w Niemczech Zachodnich i Austrii, później emigrował do Stanów Zjednoczonych, ale nie udało się uciec jego żonie i dzieciom. Jego żonę aresztowano w Andrychowie,
Helena Sordy spędziła w komunistycznych więzieniach 10 lat. Nie pozwolono jej nigdy wyjechać za granicę, połączyć się z mężem. Stefan Sordy nie miał szans na powrót do komunistycznej Polski, bo natychmiast znalazłby się w więzieniu, a być może nawet z wyrokiem śmierci. Pracował w Stanach Zjednoczonych jako kierowca ciężarówki, to zdjęcie tu na dole. Tamte dwa dokumenty, dokument i zdjęcie sygnalityczne, to właśnie Helena Sordel, a w środku fragmenty korespondencji. Korespondencji, którą Helena Sordel pisała do męża pod adresem innym, jako do osoby o innym nazwisku, niejakiego Leona Sablika, Leo Zablik. Pisała: drogi wujku, drogi kuzynie. Dopiero po 1958 roku zaczęła pisać do Stefana Sordela, jak już był w Stanach Zjednoczonych, a on do niej. Proszę Państwa, siatka informacyjna rządu emigracyjnego, tworzona przez Stronnictwo Narodowe, miała być pretekstem dla komunistycznej bezpieki do podobnej operacji jak Operacja Cezary wobec Zrzeszenia Win. Planowano utworzenie w Polsce fikcyjnego kierownictwa ruchu narodowego, rozpracowanie całej struktury i oczywiście albo zagenturalizowanie, albo wyeliminowanie wszystkich. Dzięki postawie Jana Kęska i ucieczce Stefana Sordyla ta operacja komunistom się nie udała, w związku z czym odpalono tak zwaną aferę Bergu, czyli puszczono w obieg informację, że w Bergu, nie tylko w Bergu, w kilku innych miejscowościach Niemiec Zachodnich i Austrii też, znajduje się taka placówka Polaków na usługach amerykańskich. Polaków, którzy biorą donosy i donoszą na Polaków w kraju. Ale proszę Państwa, to nie były donosy na Polaków w kraju, to były informacje o tym, jak Polacy w kraju są dręczeni przez system komunistyczny, a ci Polacy nie brali pieniędzy dla siebie do kieszeni, którzy w tej siatce pracowali. Oni brali pieniądze na to, żeby ta organizacja mogła funkcjonować, żeby oni mogli dojechać, żeby oni mogli opłacić przewodników przez granicę. Była to normalna działalność wywiadowcza prowadzona przez zwolenników legalnego rządu polskiego, który był w Londynie, przypominam. Rząd w Polsce był rządem okupacyjnym, rządem zaborczym. I trzeba się z tym liczyć, nawet po 1956 roku to nadal nie był rząd suwerennego kraju, tylko rząd narzucony przez zaborców. Trzeba o tym zawsze pamiętać. Major Stefan Sordel zmarł w Stanach Zjednoczonych przed kilkudziesięciu laty. Niestety próbujemy znaleźć czy dotrzeć do jego potomków. Wiemy troje, choć z niektórych akt wynika, że czworo dzieci. Miejmy nadzieję, że uda się kogoś z nich odnaleźć. Bardzo proszę, następny slajd. Proszę Państwa, na pewno przynajmniej jedna osoba na sali rozpoznaje jedno z tych zdjęć, a przynajmniej kojarzy osobę na tym zdjęciu. Mówię o panu Józefie Zajdzie. To ten wysoki mężczyzna, który stoi tutaj z prawej strony. Józef Zajda, zwany czasem porucznikiem czy kapitanem, pseudonimy ojciec i stary. Ale skąd on się tu wziął? Żołnierz partyzantki jeszcze z czasów Armii Krajowej, z czasów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, z czasów Armii Polskiej w kraju i pozostający gdzieś tam w opozycji w naturalny sposób wobec rządów komunistycznych, w kontakcie z Janem Sałapatkiem. Proszę Państwa, historia zaczyna się nie w Małopolsce, ale na Śląsku, w rejonie Pszczyny, Mikołowa i Mysłowic, Dziećkowice, Jas. Ten w lewym górnym rogu chłopiec to Roman Jochemczyk, ministrant, harcerz, urzędowo także zdępowiec, ale tylko dlatego, że z musu musieli wszyscy uczniowie pod koniec lat 40., na początku 50. do tej komunistycznej organizacji należeć. Nie godząc się na ten system i ten reżim, który w Polsce panował, zaproponował swoim kolegom i koleżankom utworzenie organizacji antykomunistycznej i powstała Narodowa Organizacja Bojowa, nawiązująca do organizacji o tej nazwie z czasów okupacji, również i dlatego, że stryj Romana Jochemczyka, ksiądz Antoni Jochemczyk, był kapelanem tej organizacji. Roman Jochemczyk zwerbował do tej organizacji między innymi tą czwórkę na dole, było ich znacznie więcej oczywiście. Z tych czworga na dole jest to Józef Lenik, Józef Mosler, Henryk Mosler i Jadwiga Toyerle. Józef Mosler, o czym będzie za chwilę mowa, poległ, pozostali przeszli przez więzienia, przez różne represje.
tragicznie zakończył się na przykład ten epizod dla Jadwigi Toyerle, pseudonim Ewa, bo była 18-letnią dziewczyną, kiedy ujęto ją w bunkrze nad Skawicą, pomiędzy Skawicą a Białką. I proszę Państwa, po iluś latach, po ponad 5 latach spędzonych w komunistycznym więzieniu, wyszła z niego z otwartą gruźlicą. Dożyła 40 lat zaledwie. Kiedy zmarła, osierociła 5-letnią córkę. Przejdźmy do następnego slajdu. Ci chłopcy głęboko ideowi pisali takie na przykład upomnienia, żeby nauczyciele nie zatruwali uczniów nauką wielkiego tyrana, czyli Stalina, czy do innych osób, żeby nie donosiły na Polaków do bezpieki. Tu jest również na tym slajdzie reprodukowany jeden z kwitów po akcji rekwizycyjnej, w tym wypadku w Żarkach, ale dlaczego został przeze mnie wybrany? Dlatego, że on się pięknie zaczyna. Wykonujemy plan 6-letni na polecenie towarzysza Stalina. I dlatego rekwirujemy pieniądze, rekwirujemy jakiś majątek. Generalnie chłopcy, przeprowadzając jakiekolwiek akcje ekspropriacyjne, szczegółowo opisywali, co biorą, łącznie z tym, że liczbę cukierków, które w sklepie spółdzielczym zabrali, nawet jeżeli tymi cukierkami poczęstowali obecne w sklepie dzieci, to pisali wszystkie te cukierki, 18 cukierków, 30 cukierków, żeby nikt im nie zarzucił, że cokolwiek zawłaszczyli, cokolwiek ukradli. Proszę Państwa, u góry fragment maszynopisu to zeznanie kierownika sklepu spółdzielczego w Śleszowicach po wizycie żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej w sklepie spółdzielczym w tej wsi. Piękne zeznanie, ponieważ on opisuje, jak oni, popatrzywszy na ścianę, zobaczywszy portrety Rokossowskiego i Bieruta, spytali, a co oni tu robią, zdjęli je ze ściany i rozbili. A potem, wychodząc ze sklepu, pożegnali się z obecnymi miejscowymi gospodarzami. Z Bogiem, uwidzimy się w nowej Polsce, według innych zeznań w wolnej Polsce. Ci chłopcy byli głęboko ideowi, chłopcy i dziewczyny, ale ta dziewczyna w zasadzie jedna, ta Jadzia Toyerle. Natomiast tych chłopców było kilkunastu, oni byli tak głęboko, można powiedzieć, żyli tą ideą chrześcijańskiej, sprawiedliwej, uczciwej Polski, suwerennej, bez obcego ciemiężycielstwa, że oni na każdym kroku to podkreślali i to są w całych zeznaniach, we wszystkich dokumentach praktycznie pojawiające się regularnie tego typu informacje. I proszę jeszcze cofnąć na poprzedni slajd. Kiedy organizacja została rozbita, Roman Jochemczyk trafił do więzienia najpierw z karą śmierci, a później zamienioną na kilkanaście lat więzienia przesiedział 10. Ale cały czas w celi z nim przebywali agenci bezpieki. I tutaj jeden z donosów agenta celnego Jaskółka, o tyle ciekawy, że agent wyraźnie nie zna realiów ziemi wadowickiej, czy byśmy powiedzieli może ziemi suskiej, które zna już Roman Jochemczyk, bo wspominał o Stanisławie Sali, Szybkim, Szmicie i tak dalej. To grupa Sali z rejonu Makowa, Suchej Beskidzkiej, również działająca na terenie ziemi wadowickiej. Tyle, że Stanisław Sala został zamordowany przez komunistów w 1949 roku. Roman Jochemczyk został aresztowany 3 grudnia w 1950 roku, więc nie mógł, tak jak sugeruje czy suponuje agent bezpieki, powoływać się na to, że z nim kontakt ma i że tam będzie, ucieknie do niego do lasu, bo Sala już wtedy nie żył. Po prostu jest to dowód, że agent nawet nie do końca wiedział, o czym ten Jochemczyk mówi. Niewątpliwie był głupszy od niego, to jest też, bo Roman Jochemczyk był człowiekiem wybitnie inteligentnym. Natomiast ktoś zapyta, a skąd się tu wziął wspomniany Józef Zajda? No stąd się wziął, że Roman Jochemczyk, kiedy przez Józefa Lenika, tego pierwszego na dole z lewej, nawiązał kontakt z ludźmi działającymi w podziemiu na ziemi wadowickiej, nawiązał kontakt między innymi z Józefem Zajdą. I wiedząc, że nie zna terenu, wiedząc, że nie ma kontaktów,
Porozumiał się z nim w ten sposób, że na czas akcji i pobytu żołnierzy NOB-u na terenie ziemi wadowickiej dowództwo nad nimi przejmuje Józef Zajda, który jest jakby zastępcą Romana Jochenczyka na powiat wadowicki. A Józef Zajda, były żołnierz Błyskawicy, były żołnierz wcześniej AK, później Błyskawicy, były żołnierz Grupy Zemsta, były żołnierz wreszcie, czy współtowarzysz działalności Jana Sałapatka na pewnym etapie, znał po pierwsze wszystkie meliny, wszystkie środowiska zaangażowane w działalność niepodległościową, wszystkie kontakty, wiedział, gdzie można melinować, wiedział, gdzie można dokonywać akcji. I pojawiają się regularne opisy akcji, gdzie znane są trzy nazwiska żołnierzy NOB-u pochodzących z Pszczyńskiego. Względnie czasem ktoś pochodzący z powiatu wadowickiego, jak na przykład Stefan Pacyga, o którym za chwilę. I czwarty, który nie wchodzi do spółdzielni czy do jakiegoś innego miejsca, żeby nie zostać rozpoznanym, ale stoi na czatach. Jak państwo myślicie, kto nim mógł być? No właśnie wszystko wskazuje na to, że to Józef Zajda koordynował, nadzorował, a potem stał na czatach. Wiedział, że jest znany dość szeroko, w co najmniej kilkunastu wsiach, więc nie mógł się dać rozpoznać. A chłopcy ze Śląska byli nieznani. I dzięki temu te akcje bardzo skutecznie się udawały na terenie powiatu wadowickiego, ale także na terenie powiatu żywieckiego, myślenickiego. No dopóki nie zdarzyła się tragedia, może skończę jeszcze o Józefie Zajdzie. Józef Zajda uniknął śmierci w dwóch obławach na żołnierzy NOB-u. Zdołał się ukryć, ale bezpieka zwerbowała w 1952 roku jednego z byłych żołnierzy oddziału, noszącego pseudonim Michał, i namówiła go, bo był to żołnierz, który zbiegł, Stanisław Grzechynka, który zbiegł na ziemię zachodnie, namówiła go do powrotu na ziemię wadowicką właśnie po to, żeby wydał Józefa Zajdę. I doprowadził on do ujęcia Józefa Zajdy, który w momencie, kiedy bezpieka go osaczyła, próbował popełnić samobójstwo. Możemy dziś powiedzieć na szczęście nieudane, bo no nie byłoby z nami pana Józefa. Ale ciężko przypłacił to, że zaufał Michałowi, czyli Stanisławowi Grzechynce. Niemniej pozostał niezłomny do śmierci, chodził swoimi ścieżkami i na rządy władzy ludowej niezbyt się zgadzał. Do tego stopnia, że nawet jeszcze w latach, pod koniec lat 50. czy na początku 60. po raz kolejny był represjonowany, ponieważ był prywatną inicjatywą, więc trzeba by go było ukarać, a ponieważ się nie zgadzał z karami, więc został zamknięty do więzienia na kilka miesięcy. Ale pozostał sobą. Przejdźmy do następnego slajdu. I może od razu do następnego, bo tu już byliśmy. Proszę państwa, no niestety, tu mamy takie już bardziej tragiczne zdjęcia. U góry trzech żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej. To jest Józef Mosler, Welmosler, w środku Stefan Pacyga z Białki i Kazimierz Stolarz. Welstolarz. Ci żołnierze przyszli do Albina Smyraka w Zawoi, wiedząc, że jest gajowym, i prosząc go o dostarczenie amunicji do dubeltówek. On oczywiście obiecał im, mało z tego, wziął od nich pieniądze za tą amunicję. Umówił się z nimi na za tydzień, po czym szybko zameldował w posterunku milicji, nie tylko w Zawoi, ale na wszelki wypadek także w Makowie, bojąc się, że milicjanci z Zawoi sprawę zlekceważą. Milicjanci założyli zasadzkę w domu Smyraka. Czterej chłopcy, tylko czwarty pozostał na czatach i prawdopodobnie był to Józef Zajda. Czterej chłopcy przyszli, tyle że przyszli tydzień później, mieli przyjść w niedzielę zaraz po rozmowie ze Smyrakiem. Przyszli w tydzień później. Milicjanci tam, że tak powiem, siedzieli rodzinie Smyraka, skoro doniósł, to siedzieli im na karku przez tydzień ponad. Przyszli, zostali wprowadzeni przez Smyrakową do mieszkania pod pretekstem, że mąż zaraz przyjdzie. Smyrakowa zabrała dwie córki, zapomniała o tym, że na łóżku pozostało czteroletnie dziecko, synek Smyraków. I oni zaczęli się bawić, wzięli sobie stołki, siedli koło tego łóżka i zaczęli się bawić z tym dzieckiem. I w tym momencie z dwóch stron, przez okno i przez drzwi z sieni, padły strzały.
chłopcy zginęli na miejscu, dziecko Smyraków też. Państwo myślicie, że z akt wynika, że Smyrak miał pretensje do bezpieki czy do milicji? Nie, on miał pretensje do nich, że jego synek 4-letni zginął, bo oni tam przyszli. To po co im obiecał tą amunicję, po co od nich brał pieniądze? Proszę Państwa, mało z tego, za wszelką cenę próbowano obu tych milicjantów usprawiedliwić. Jeden z nich to ten stojący tu w płaszczu, okrak taki rozkroczony, Wiesław Pawłowski, potem funkcjonariusz MO w Wadowicach, drugim był Felix Cichy, który bardzo szybko z Makowa, ponieważ tam pełnił służbę, poprosił o przeniesienie i został przeniesiony do Nowego Sącza, bo ludzie wiedzieli, że oni są zabójcami bezbronnych w gruncie rzeczy chłopców, bo ci chłopcy weszli do mieszkania, które uważali za zaufane i odłożyli broń. I zostali w najnormalniejszy sposób z zimną krwią zamordowani. Proszę Państwa, miesiąc później, niespełna miesiąc później, bo to było 22 października, natomiast 5 grudnia nad ranem otoczyła bezpieka, milicja i KBW bunkier pomiędzy Skawicą a Białką. I w tym bunkrze, no cóż, z tego bunkra wyszło dwóch ludzi. Józef Zajda i Augustyn Dolina. Szli po wodę, no, mieli przygotować śniadanie, szli po drzewo, po wodę, mieli ze sobą piłę, siekierę, broń mieli schowaną. W tym momencie padło hasło stój kto idzie ze strony jednego z żołnierzy, najwyraźniej zresztą przestraszonego sytuacją. Józef Zajda niewiele myśląc wyrwał pistolet, strzelił na oślep i zresztą jak wiemy nieskutecznie, bo nikt ze strony obławy nie został ranny i uciekł w las. A Augustyn Dolina nie zdążył nawet sięgnąć po broń. Dostał kulę w piersi, kulę w głowę. Był zastępcą Romana Jochenczyka, pseudonim Leszek. To zdjęcie wykonane zostało, kiedy przywieziono jego zwłoki do Wadowic. Jest oparte o podmurówkę budynku Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Jego grobu nie udało się ustalić, nie wiemy. Wiemy, że jest pochowane prawdopodobnie na wadowickim cmentarzu, ale nie wiemy w którym miejscu. Natomiast tych trzech chłopców, którzy zginęli półtora miesiąca wcześniej, zostało pochowanych na wadowickim cmentarzu, ale sprawa była na tyle, można powiedzieć, głośna czy znana, że grabarz mimo zakazu bezpieki, jak rodziny przyszły i zapytały, czy tu takich nie pochowano, wskazał im miejsce. I to miejsce przez kilkadziesiąt lat było nieoznaczone, ale te rodziny przyjeżdżały, zrobiły obmurówkę, postawiły krzyż. Później w latach 90. umieściły tablicę, która tu jest na zdjęciu. I tutaj na fotografiach widzimy, proszę Państwa, delegację Instytutu Pamięci Narodowej, która składa tam kwiaty. Mamy nadzieję, że z zamknięciem czy klamrą spinającą ostatecznie historię Narodowej Organizacji Bojowej będzie ekshumacja tej jamy grobowej, bo trudno powiedzieć o porządnym, prawdziwym grobie, kiedy tam zostały wrzucone jak trzy tłumoki zwłoki trzech młodych ludzi, bez księdza, bez trumien, bez godnego pochówku i po prostu zagrzebane. I gdyby nie stary wadowicki grabarz Franciszek Korzeń, który przekazał, a w zasadzie Antoni Korzeń, bo to Franciszek to już jego syn, który przekazał synowi Franciszkowi informację, a tenże rodzinom, to dziś nie wiedzielibyśmy, że Narodowa Organizacja Wojskowa największą stratę poniosła na ziemi wadowickiej, a jej bohaterowie spoczywają na cmentarzu parafialnym w Wadowicach. Przejdźmy do następnego slajdu. Proszę Państwa, ostatni zbrojni na ziemi wadowickiej polegli w połowie lat 50. W obławie z 10 na 11 sierpnia 1954 roku w paśmie Beskidu Małego na pograniczu powiatów wadowickiego i żywieckiego polegli Władysław Hajdyła Żbik i Stefan Króliczak, wel Króliczek, pseudonim Dzik. Byli to wcześniej żołnierze oddziałów Jana Ziomkowskiego Śmiałego i Mieczysława Kozłowskiego Bunta, a później jeden z nich jeszcze był członkiem takiej organizacji, która przyjęła nazwę Organ Walki z Komunizmem. Też powstała na Dolnym Śląsku, ale wywodziła się z młodzieży pochodzącej z ziemi wadowickiej. Ci dwaj polegli w zmasowanej obławie pułku KBW, funkcjonariuszy PUBP i KPMO z Żywca i Wadowic.
Pozostał jedynie Jan Sałapatek, takie piękne zdjęcie tutaj w górnym rogu widzimy, poniżej pieczęć grupy operacyjnej AK Zorza, bo do tej tradycji Jan Sałapatek cały czas nawiązywał i cały czas pozostawał wierny, jak zresztą większość tych konspiratorów. Te nazwy organizacji się zmieniały, choć zwróćmy uwagę, że Armia Polska w kraju zachowała tą strukturę, że to jest armia i w kraju. Armia Polska w kraju, żeby nawiązywać do tego etosu Armii Krajowej, bo to jest ten największy, najbardziej bohaterski etos. I proszę Państwa, Jan Sałapatek z Jachówki był żołnierzem, który począwszy od batalionów chłopskich, prawdopodobnie jeszcze wcześniej od ZWZ-u, batalionów chłopskich, Armii Krajowej, poprzez Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, bo przecież nawiązał kontakt z księdzem Witoldem Kaczem Longinusem z nieodległych Sułkowic. Prowadził tą działalność poprzez Armię Polską w kraju, był przecież szefem oddziału Grupy Operacyjnej Błyskawica. Później stworzył własny oddział partyzancki, który się, można powiedzieć, odciął w momencie, kiedy Błyskawica została zinfiltrowana i rozbita przez bezpiekę na kilka oddzielnych oddziałów. No i wreszcie ta ostatnia emanacja, Grupa Operacyjna, ale z tym podkreśleniem AK Zorza. To był taki... Niektórzy mówią Beskidzki Janosik. Nie, proszę Państwa, bo Janosik to takie jest, powiedzmy, nie do końca precyzyjne. Owszem, Janosik stanowił swoje prawo, Janosik stanowił swoją sprawiedliwość, ale Jan Sałapatek przede wszystkim działał w imieniu suwerennej Rzeczpospolitej. On nie stanowił swojego prawa, tylko przestrzegał praw Rzeczpospolitej. On nie walczył o swoje jakiekolwiek interesy, on przede wszystkim walczył o prawo Polaków do życia w suwerennym kraju. I taki przykład to ten list, którego fragmenty możemy tu przeczytać. List do sołtysa wsi Jachówka, w którym go upomina: panie sołtysie, no tak się nie godzi robić, nie godzi się robić interesów ze swoimi, nie godzi się krzywdzić biednych, a robić biznesów z bogatymi. Jan Sałapatek był bardzo nieufny. Był człowiekiem, który z niejednego pieca chleb jadł i on wiedział, że bezpieka cały czas krąży gdzieś wokół, czai się na niego. W kolejnych obławach ginęli jego współtowarzysze lub byli wyłapywani, bo przecież było wielu: Konstanty Prymula, Mieczysław Zaremba, no później oczywiście Andrzej Gielata, wreszcie Józef Droszcz. I proszę Państwa, w międzyczasie także Władysław Dudoń. No, ci żołnierze koło Jana Sałapatka przewijali się, on miał szczęście, żył. Żył do momentu tej tragicznej zasadzki w Czebuni, gdzie otrzymał cios w potylicę zadany ręką wyjątkowego szubrawca na etacie bezpieki, czy na zlecenie bezpieki. I proszę Państwa, to tragiczne zdjęcie w środku. Jan Sałapatek, można powiedzieć, na łożu śmierci. To jest zdjęcie pośmiertne. Spod czapki, którą mu nałożono, wyraźnie widać bandaż na głowie. Bezpieka starała się ukryć fakt, że to już jest trup. Ubrała go, zamaskowała ślady sekcji i zrobiła takie zdjęcie, które jest w aktach, które jest dowodem tragedii, ale jest także ostatnim kontrfektem bohatera, który jak gdyby wieńczy czy zamyka naszą dzisiejszą narrację. Bardzo proszę o jeszcze ostatni slajd. Proszę Państwa, co jest naszym zadaniem? Naszym zadaniem jest nie tylko to, że opowiemy sobie historię bohaterów, że o nich wspomnimy, ale jest także odnalezienie miejsc ich pochówku, tego tymczasowego, i dokonanie godnego pochówku we właściwych miejscach. To zdjęcia z Wadowickiego Panteonu Niezłomnych. To duże zdjęcie, ten krzyż z mieczem, to główny element Panteonu w Wadowicach, i zdjęcia dwóch dotychczas istniejących tam grobów kapitana Wojciecha Stypuły, pseudonim Bartek, którego szczątki odnaleźliśmy na dzisiejszej Litwie, który był pierwszym żołnierzem niezłomnym, można powiedzieć, bo zginął dokładnie 22 lipca 1944 roku, kiedy komuniści ogłaszali tak zwany manifest PKWN, rzekomo w Chełmie czy Lublinie, w rzeczywistości w Moskwie.
Drugi grup to grup Mieczysława Zaręby z Baczyna, zamordowanego 6 grudnia 1949 roku w Zachełmnej, podporucznika pośmiertnie jednego ze współtowarzyszy Jana Sałapatka. Miejmy nadzieję, że odnalezieni następni niezłomni także spoczną w tym miejscu, bo jest to godne miejsce w sąsiedztwie cmentarza wojennego i wojskowego. Godne tego, aby nasi bohaterowie znaleźli właściwe miejsce spoczynku z szacunkiem i miejsce, które będzie przypominać nam o tym, że mamy pamiętać, mamy opowiadać i mamy przywracać ich godność i dobre imię, które komuniści starali się za wszelką cenę zniszczyć i zszargać. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę, przepraszam za tak długi wywód. To i tak nie jest wszystko, jak zapewne Państwo wiecie, i o wielu rzeczach jeszcze byśmy mogli mówić, ale może już dość. Ja mam jedno pytanie na koniec, zanim Państwu oddam głos, jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania. Jesteś wadowianinem, pochodzisz, urodziłeś się w Wadowicach. Jak wygląda pamięć o tych wydarzeniach wśród ludzi, zwykłych ludzi żyjących, mieszkających w Wadowicach? No cóż, przykro to powiedzieć, ale różnie. Dlatego, że oczywiście są grupy, środowiska czy pojedyncze osoby, które pamiętają, nawet jeżeli nie znają tego tak szczegółowo jak ja, to jednak pamiętają, że coś było, ktoś był, czasem są krewnymi tych bohaterów. Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację sprzed praktycznie 2 lat, kiedy zaproponowałem upamiętnienie kapitana Kwarciaka, no w końcu postaci nietuzinkowej w Wadowicach, i jedna z ważnych i poważnych osób zajmujących poważne stanowisko powiedziała mi, jak to był. W Wadowicach nikt nie wie, kto to był. Ja mówię, a czyjąż jest rolą i czyimś obowiązkiem pamiętanie o nim i przypominanie go? Przecież nie tylko IPN-u, nie tylko moją, ale właśnie przez to, że upamiętnimy go w Wadowicach, to ludzie sobie o nim przypomną. No, jeżeli będziemy się wstydzić czy odżegnywać od takich bohaterów jak Felix Kwarciak, Stefan Sordyl, bo Jan Sałapatek doczekał godnego pochówku, paru innych żołnierzy podziemia z naszego terenu też. Ale stale jest jeszcze ten dylemat, że komuniści mieli 50 prawie lat na zafałszowywanie relacji. Coś, czego nie robili nawet Niemcy, bo Niemcy używali epitetu bandyci, ale dlatego, że to byli wrogowie i Niemcy zdecydowanie walczyli z wrogiem. Komuniści nie tylko walczyli z wrogiem, ale komuniści jeszcze go spotwarzali i jeszcze tą pamięć starali się zabić. I dzisiaj mamy takie skutki, że nie wszyscy we właściwy sposób reagują. Dodam jeszcze jedno. Niedawno w Wadowicach, 4 dni temu, było spotkanie z profesorem Dudkiem, który właśnie na uwagę jednej z mieszkanek ziemi wadowickiej, że tak, wśród wyklętych to byli też bandyci, pospolici i tak dalej, mówi: tak, tak, proszę pani, ma pani rację. No, powiem szczerze, że gdybym był naukowym autorytetem, przynajmniej uznawanym, prawda, przez różne środowiska, nie odważyłbym się czegoś takiego powiedzieć. Bo bandyci to byli bandyci, a wyklęci to byli bohaterowie niezłomni. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja wiem, że Momencik, już Pani oddam głos. Bardzo się cieszę, że Pani z nami jest, Pani Apolonia. To jest najważniejsze. Ale już coraz mniej niestety. Czy macie Państwo jakieś pytania? Pani. Ja tylko jedno zapytanie. Skąd ten Kubarek pochodził? Nie z Wadowicach? Nie, z Bachowic. Bachowic. Aczkolwiek to jest... ta sama rodzina? Tak, to jest ta sama rodzina. Zgadza się. Aha, to już, bo przecież ja znam tam doskonale te. To już w tej chwili mam pewne skojarzenie. Dziękuję bardzo. No jeśli Państwo nie macie więcej pytań... A on długo żył, ten Kubarek? No niestety długo. Niestety Kazimierz Kubarek dożył wolnej Polski i dożył powstania Instytutu Pamięci Narodowej, ale
wymknął się prokuratorowi Instytutu Pamięci Narodowej w momencie, kiedy stały się jawne akta agenta informatora Rokoski, gdzie zebrane zostały w kilkunastu teczkach wszystkie dowody jego zbrodniczej działalności. Zanim prokurator IPN zdążył przygotować zarzuty i posadzić go na ławie oskarżonych, Kazimierz Kubarek zmarł w Nowej Hucie. No, o takich ludziach się nie mówi zmarł, tylko zdech. No cóż, z jednej strony chwała Bogu, z drugiej strony już przykro, że uniknął elementarnej sprawiedliwości. Kto miał syna? Tego nie wiem. Gdzie ten syn miał Józef na imię? To jest do sprawdzenia. Ja też nie wiem. No. To jest do sprawdzenia. Ja nie mam takich możliwości, ale to mnie zaciekawiło. A wie pan, poruszył pan wątek, który mnie teraz zaciekawił. Będziemy szukać. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli Państwo, teraz zakończymy już transmisję, jeżeli Państwo będziecie mieć jakieś pytania do Michała, on jest skarbnicą wiedzy na ten temat i nie tylko na ten temat, także zachęcam tutaj do dyskusji. Bardzo Państwu dziękujemy. Ja jeszcze raz bardzo...